Sponsorem tytularnym Strefy Hanasa w sezonie 2022-2023 jest portal internetowy znawcyopon.pl. Strefa Hanasa się kłania prosto z Tarczyńskiej Arena Wrocław, a dzisiaj moim gościem jest wierny kibic Anwilu Włocławek, prezenterka radiowa, kobieta mediów, Małgorzata Błażewicz. Witam cię serdecznie. Nie podobało ci się ta kobieta mediów? Nie wiem, jakoś tak dziwnie to zabrzmiało. Naprawdę? Mówiłam Kamilowi, mówiłam ci w samochodzie, że zmieniłam sobie opis na Twitterze, że jestem influencerką koszykarską, bo zamierzam promować koszykówkę. Moim gościem jest influencerka koszykarska Małgorzata Błażewicz. A nie nazwał się youtuberem? Cześć. U mnie jeden z redaktorów nazwał, że jestem youtuberem. Nie, bo ja na YouTubie nie występuję. Aha. Influencer Radosław Chyży, youtuber. Oraz Radosław Chyży, youtuber, patostreamer, obecny trener drugi. Ligowego Centrum Medyczne Magnolia, KKS Siechnice, kiedyś były zawodnik klubów ekstraklasowych, były reprezentant Polski, komentator NBA i mój wierny towarzysz w Strefie Hanasa. Dziękuję, bo to było śmieszne, jak na przykład jeden z redaktorów mnie tak na przykład określił, zapomniał, że grałem 20 lat i że jestem 7 lat trenerem, i mówił, że youtuber, a ja mówię, no dobra, to przyjąłem. Słuchaj, to, że jestem youtuberem. Ale teraz bycie youtuberem jest bardzo modne podobno. Tak, a patostreamerem jeszcze bardziej. Mi się wydaje, że dzieci nie chcą chodzić do szkoły, bo chcą zostać youtuberami. Jest taka klasa teraz w Łodzi chyba, w którejś szkole średniej utworzono taką klasę właśnie, że możesz być youtuberem, instagramerem i tak dalej, i tak dalej. Nie? Słuchajcie, to jest biznes, w którym są pieniądze. To, nie? Ja otworzę szkołę, jak zostać patofianem. Dyrektor Radosław Chyży. Też cesarzowa. Skąd się właśnie cesarzowa żarcia? Cesarzowa żarcia wzięło się, o matko, jak chyba w czasie pandemii zamawialiśmy jedzenie, był jakiś festiwal w Łodzi, taki gastronomiczny, i zamawialiśmy jedzenie do domu. To był festiwal ramenu. Ja zamówiłam tych ramenów 3 czy 4 do domu, żeby po prostu popróbować. Ale powiedz, bo może ktoś nie wie, co to. Ramen? No. Ramen to jest taki japoński makaron, ale też nie, z bulionem. Nie, nie wszyscy muszą wiedzieć. Przepraszam, jak ktoś się stołuje. Tak. Pan Adam na przykład ma tyle pieniędzy u Strefie Hanasa zarabia, że wie, co zaczyna to jest ramen. No? I zamówiłam tych ramenów 3 czy tam 4 do domu i tak ustawiłam przed sobą, żeby sprawdzać, i pan Małż mówi, znalazła się kapłanka Michy, cesarzowa żarcia. No i tak zostało. Dzisiaj na przykład mi się podoba internet, bo potrafią fajnie wiele rzeczy nazywać. Kiedyś to ten język był taki prosty, a teraz na przykład wiesz, coś się dzieje i od razu internet ktoś jest szybki, nie? Szybki. Musi być szybko, więc a kiedyś to dziennikarze tworzyli, na przykład redaktorzy tworzyli fajne na przykład artykuły, a teraz każdy z nas może coś na przykład walnąć, określić. Mnie na przykład patrzę, że co o mnie piszą, ja bardzo sprawdzam. Nie? To jest miłe. Będziemy o tym rozmawiać. Witamy wszystkich widzów, którzy są z nami. Jak już tutaj wyszliście, to tam ten kciuk w górę, bo to buduje kanał podobno. No, mam się nauczyć tego, o to prosić, mówić, żeby... Ja ci zrobię szkolenie z sociali. To zrobić taki trochę, jestem boomer, mam wąsa, ale to Movember, zetnę po tym. Fajny mem jest Mateusz Babiarz, pozdrawiam, zrobił. Polecam sobie go odpalić na jego Twitterze. Oczywiście obowiązki wobec partneru, znawcyopon.pl to nasz partner tytularny, i jak zmieniać opony, to tylko na www.znawcyopon.pl. Ewinner, zakłady bukmacherskie. Dzisiaj będziemy typować sobie, kto wygra mecz, czy twój Anwil Włocławek, czy grupa Sierleccy Czarni Słupska, ale to na sam koniec, o 15.30 ten mecz, oraz King Szczecin PGS Spójnia Stargard, ten mecz o 17.30 też. Dzisiaj 10 najszybszych osób otrzyma 20 zł bonusu od zakładów bukmacherskich Ewinner, ale to dopiero po zakończeniu odcinka. Praise the wear, i dla ciebie, Gosia Paczuszka. O! Prezencik proszę. Dla ciebie to jest koszulka, raz. Co ja już ją mam, tak. ale będę nosić z dumą. I sportboxy. Ludzie się biją. Sportboxy, ale dzisiaj troszeczkę inne niż zazwyczaj. Tiramisu. Nie widzę, że to tiramisu zrobiło. Moja żona. Ojej, twoja. Moja żona ukochana, weszła we współpracy ze sportboxami. Nie. Co się dzisiaj dzieje? Możesz przyjeżdżać częściej, naprawdę. Sportboxa jest tiramisu, proszę. Oj, spadło mi, Gosia, weź to, Radek, ty takie. Nie, dobra, spoko. Ale wiesz co, on mnie tak nie żywi. Naprawdę, dzięki, że przyjechałaś, dobrze. Dobrze, że przyjechałaś. Pan Adam, polewać tylko. Pan Adam, dba, Gosia, to dla ciebie najładniej. Czyli jednak wymiana. Zostaw już, bo coś zrzucisz. To dla pana Adama?
Może być. Ale pan Adam dbał o figurę. No, ale nie palcami, jakbyście... Możecie sobie dziobać, proszę bardzo, łyżeczki, pyk. Ale domowe twoje, takie ten? Wszystko jest moje, ale mówię, sportboxy oczywiście współpraca, niedziela, bo to niedziela, żona w niedzielę. Czy ja mogę, treningu, czy ja mogę w tygodniu się zapisać do twojej żony na jedzenie? Możesz, widzisz, jak wyglądam. Ja bardzo dobrze żywi ciebie. Wiesz, no tu jest. Właśnie. A, cały blachy. No tak. Zaopiekuję się dziećmi. Dobra, ej, to jest moment prezentów? Nie mów, że to jest, bo na niego masz prezenty. Przywiozłam wam takie kubeczki eleganckie. Ja cię kręcę, ale ponieważ ładne. Anwil Włocławek świętuje 30 lat w Ekstraklasie. Proszę bardzo, żebyście sobie mogli kawę. Dziękujemy bardzo. Pić. Piękne to są. Wiem. I to jest zespół, który nie spadł. Co? To jest zespół, który nie spadł. No. A rzadko się to zdarza, nawet Wielki Śląsk. Będziemy o tym dyskutować, no bo... Nie zaczynaj, proszę cię. Bo, ciasto sobie zjedz. Też wątki Macieja Zielińskiego, przepychanki w internecie. Z kolei ty, jak kiedyś rozmawialiśmy, że wuja z ciocią, to wiesz, jedzą sobie śniadanko i dyskutują, jakie tam transfery w Anwilu. Uwielbiam moją ciocię. Jeszcze tylko jedna rzecz, z Sports Medic, jakbyś chciała kolano naprawić czy coś... Kostkę mam uszkodzoną. No to do naszego partnera zapraszamy. Sports Medic, Acer Predator komputerek i Etno, to dla kolegów. Którzy czekają na ciebie, Radosław. W Gliwicach. Wypił to na jednego hausta, drugą dostał. Mogę być od razu pobudzony dzisiaj, przepraszam, jak będę pobudzony, to dlatego, że wypiłem to od razu, bo nie wiedziałem, jak to się pije. Strasznie dużo kofeiny. O ja cię, nie zasnę dzisiaj. Jeszcze Lbiejka mnie czeka wieczorem. Jeszcze coś dostaniemy, czy nie? Nie, to już wszystko. Nie, no, co? Kopa w dupę za przeproszeniem. Radosławie, porozmawiamy sobie dzisiaj dużo o tych naszych polskiej ekstraklasie. Pierwszy mecz to będzie Ostrów Wielkopolski kontra GTK Gliwice, ale Gosiu, zanim zaczniemy, chciałbym się dowiedzieć, skąd miłość się pojawiła do koszykówki i do Anwilu Włocławek. No do Anwilu Włocławek, dlatego że ja pochodzę z Włocławka. Mieszkałam tam przez 21 lat swojego życia. I nie wiem, miałam z 15 czy z 16 lat. I tata zabierał mnie i mojego brata tam na boks, na piłkę nożną, już jakaś piłka nożna była we Włocławku, tylko nie pamiętam już kto. No i jakoś też trafiliśmy na ten Anwil, nie wiem, już z tatą, z mamą, no jakoś tam. No i tak zostało, nie? I od tylu lat już, nie wiem, tam 28-29 lat już kibicuję. Miałam jakieś przerwy, jak nie mieszkałam we Włocławku i tam nie dojeżdżałam na mecze, ale od tylu lat zawsze wspieram i kibicuję, staram się przynajmniej. A ty, Radosławie? Od ilu lat kibicujesz Anwilowi Włocławek? Ja powiem szczerze, że ja jeszcze pamiętam, ile ja miałem lat. 25 lat temu pierwszy raz spotkałem się właśnie z Nobilesem Włocławek. Sparingaliśmy jako Notecino Wrocław. I uwielbiałem jeździć tam, jak Nobiles nas zaprosił, dlatego że jedliśmy w Drumecie. Była taka... tam pracował. Drumet. Stołówka w Drumecie. To, co panie gotowały, to jest, ja powiem jedno, pamiętajmy, że to był 96 moim zdaniem rok, albo 95 i po meczu pojechaliśmy do Drumetu i pierwszy raz w życiu jadłem naleśniki z bananem, oblane tak i bitą śmietaną. Jakie to było, za przeproszeniem, zajebiste. No nie spróbowałeś. Nawet. Wiem, to jest znakomite, bo wiem, że to twoja żona robiła. Ale chodzi o to, że w Drumecie się naprawdę dobrze jadło. Ja jako młody człowiek niedożywiony zawsze chciałem jechać na ten sparing. Zawsze dwa razy w roku, pamiętam, bo tam były dobre znajomości na linii Notecino-Wrocław Nobiles i graliśmy tam. A druga to taka bardziej koszykarska. Uwielbiałem obserwować Andrzeja Wierzgacza, jak grał chyba to był Nobiles. I kolega chyba Żołdok, Siergiej, kazał mi obserwować, jak się zachowuje pod koszem. I do dzisiaj mi to zostało, że ja zawodnikom mówię, jak chcę coś mu przekazać, a mój język polski jest bardzo słaby, wszyscy o tym wiecie, to ja staram się popatrzeć na danego zawodnika. I on mi kazał patrzeć na danego zawodnika. I to było tak, że ja nazywałem zawsze Andrzeja, że on zdobywał śmieciarskie punkty. Ja się tego nauczyłem. Wszyscy się tak zastanawiają, ja cię kręcę, co ten Radek tak 8-10 punktów zdobywa. Kiedy, nie? I wiesz, że miał jedną taką rzecz, że to jest basket, nie? I tutaj wszyscy coś grają. On się tak nie zajmował tym wszystkim. Mówi, co ja się będę męczył? I ja to nazywałem tak, on tak na paluszkach poniżej obręczy sobie tuptał tutaj w jedną stronę i tuptał sobie w drugą stronę. I to wiesz, to teraz to się mówi dunker spot, tam ma stać i tak dalej. A on tam stał i zawsze dostawał piłkę i nie skacząc... Rzucał. Ja się tego nauczyłem od niego. Dziękuję ci, Andrzeju, bo to była wspaniała nauka i wszystkich innych uczę. A to pierwszy raz u Andrzeja zobaczyłem, że trzeba biegać za koszem i tam
kolega ci poda piłkę, powie, jak jest pomoc? Wszyscy trenerzy uczą, pomagaj powyżej na przykład za trumnę albo za tym kołem, nie? No to i podanie kozłem, lejapik z jednej strony, lejapik z drugiej. No i w taki sposób wyżywiłem swoją rodzinę i kasyno Poland. No. Głównie kasyno Poland. Gosia, pytanie z Facebooka, bo też rzuciłem posty, że będziesz moim gościem, generujesz spore zasięgi, twoja osoba jednak jest medialna. Odczuwasz to? Że rzeczywiście... We Włocławku tak. Ale też dostałaś też nieprzyjemne takie jakieś wiadomości, tak, w związku z tym, tak, że przyszłaś tutaj do programu. Znaczy, myślę, że... No nie, no jak... Myślę, że jak zadzwoniłeś do mnie z informacją, że chcesz zapraszać kibiców, to dla mnie było zrozumiałe, że nie będziemy tutaj rozkładać drużyn na czynniki pierwsze, analizować wyskoków, wysokości zawodników, statystyk, bo kibice... Wiem, że są tacy kibice, którzy to śledzą na bieżąco i super. Ja nie jestem takim kibicem. Ja sobie oczywiście sprawdzam wyniki, sprawdzam sobie jakieś tam statystyki, ale się nie zagłębiam w to jakoś bardzo. Natomiast wiem, że są kibice, dla których to ma ogromne znaczenie i wydaje mi się, że jak ogłosiłeś, że chcesz zapraszać kibiców do strefy Hanasa, to chyba gdzieś tam takie było wyobrażenie, że właśnie będą tutaj kibice, którzy... no nie wiem, jakoś tak bardzo się angażują w eksperci. O właśnie, dziękuję. Sam dziękuję, dziękuję nazwa, okay. Panie Adamie. Tacy, no... Mirosław Noculak nie lubi słowa ekspert. Trener na przykład lepiej, jak mówi. Że dobrze, ale o kibicach. Przepraszam, że ci przerwę. Ja na przykład znaczy nie rozumiem tych ludzi, dlatego że koszykówka czy sport bez kibica nie istnieje. No to jest oczywiste. I ludzie muszą zrozumieć, że czasami kibic, zwykły kibic, który nie... Ja to zawodnikom powtarzam, nie? Że zwykły kibic, który obserwuje, zadaje czasami doskonałe pytania. Ja bym chciał na przykład normalnego kibica i bardzo się cieszę, że Kamil zaprasza, bo czasami normalnego kibica, który nie wgłębia się ani trener... Obserwuje, po obserwuje prostu i kibicuje. Dlaczego na przykład gość rzuca na 50% wolne? Zadaje takie pytanie. Ja mówię, zapytaj Grossela, żeby zapierniczał, zamknąć mu salę i niech rzuca wolne. Rozumiem? No i kibic się dziwi, a jak można spod kosza nie trafić, na przykład idąc 1-0? No, a co no ciebie tak denerwuje, jak oglądasz meczyk? Albo czego nie rozumiesz? Na przykład przychodzisz na mecz i jak jest czy... słabszy moment drużyny? Mnie nic nie denerwuje. Nie? Ja jestem takim kibicem, wiesz, ja podchodzę do mojego kibicowania, podchodzę totalnie na luzie. Ktoś mi powiedział, że taki... Nigdy się nie wkurzyłaś na meczu? Nie, no oczywiście, że się wkurzyłam, nie raz, nie dwa, ale nie jestem takim kibicem, który, wiesz, po zakończonym meczu będzie leciał do zawodników przeciwnej drużyny i mu bliżał na przykład, nie? Nic a mnie to tak... mi się podoba akurat. Okej. Okay. Zawsze mój trener powtarzał, nie? Pamiętajcie jedną rzecz. Ktoś zapłacił bilety, żeby was obrażać. Największa przyjemność w życiu. Nie, no proszę cię, no ale to jest jakieś... Ale to są jakieś jaskinie, Radosław. Dlaczego? No. Dlaczego? Ja na przykład, jak ktoś mnie obrażał, tak patrzyłem mu w oczy i mówię tak, ja cię kręcę. I tak patrzyłem, obejmowałem go w myślach i powiedziałem, ja cię wreszcie kręcę. Ktoś mi poświęcał uwagę. Nie, bardziej patrzyłem, ale mama cię skrzywdziła. Albo w piaskownicy ci nie zabierali ci zabawki. Albo w przedszkolu na przykład nie pozwalali zjeść to jeść jedzenia. Pamiętaj o tym, że kiedyś też to kibicowanie trochę inaczej wyglądało, bo nie było social mediów, nie było internetu. Więc no, można było wylać swoją złość na zawodnika, ubliżając mu na przykład po meczu. Na zawodnika mojej czy tam przeciwnej drużyny. A w tej chwili to, co się dzieje w internecie, ten hejt, jak ja czytam te komentarze, to mi się włos jeże na głowę. Ale dobrze, nie? Tylko teraz jest pytanie. Zobacz, wiesz, ty kibicowałaś od lat 90. Kiedyś na halach można było obrażać na przykład zawodników i nikt nie robił z tego problemu. No ja uważam, że teraz dzisiejsze pokolenie jest za delikatne właśnie przez te social media. No to, że ktoś... Ja gram na boisku, tak? Póki kibic nie wejdzie na boisko z przyjemnością, jakby wszedł, to by dostał... ale póki nie wejdzie, to on może robić wszystko. Rozumiesz? Może robić... Jak to, moim zdaniem, oprócz tego, że obraża rasę, ale powie, że jestem chuj, albo jestem pierdolony... Ja bym wolał, żeby mnie obrażał na boisku niż w internecie chyba. Nie, mi wszystko jedno. Ej, na boisku tego nie słyszysz. Zobaczcie, pamiętaj, no, słyszą, ale nie, tylko chodzi o to, mój tata powtarzał. Oni wiedzą, kiedy powiedzieć. Słowa nie bolą. No dajcie sobie spokój, że no ktoś bolą. Obraża... Niektórych bolą.
Bolą. Nie, to trzeba się tego nauczyć, żeby nie bolało. Ja to ale są słowa. Ja się nie zgadzam, ja jestem przeciwniczką. Nie zrobimy power rankingu. Nie. Ja jestem przeciwniczką jakichś tam wyzwisk w hali, dlatego, że na przykład idą tam rodziny z dziećmi. Nie chcę się wypowiadać o innych sportach, bo rozmawiamy o koszykówce. Koszykówka jest dla mnie takim sportem rodzinnym. Że idziemy, kibicujemy całą rodziną, że pokazujemy tym dzieciakom, że jest fajny sport, że można kibicować, że są sukcesy i tak dalej. I pójdzie taki dzieciak i będzie słyszał, że cała Polska, przepraszam, jebie Śląska. To ja ci powiem jedno tak, rzecz. Mądry rodzic co powie wtedy? Powie tak. Dziecko, pamiętaj, w życiu są tacy ludzie i tacy Oczywiście, ludzie. Że tak. Po że... której stronie chcesz stać? Czy chcesz na przykład stać po tej stronie, czy po tej stronie? Ja uważam, że jak się pokazuje na przykład dziecku, że są inni ludzie, to nie mają potem szoku, jak dorosną i potem jest szok, ale ktoś mnie obraził. Nie, no dobra, Radek, ale, no nie, ktoś można mnie obraża. Ale nie można kibicować bez wulgaryzmu. Można, ale niektórzy nie potrafią. Ja bym chciał, żeby ludzie nie kłócili na przykład, ale się kłócą. To jest normalna rzecz. Tak samo, ktoś mnie wyzywał drugiego chuje za przeproszeniem, nie mam z tym najmniejszych problemów. Dlaczego? Mówię, ja cię kręcę, jak nie znasz innego słownica, że mam nazwisko Radosław Chyży, rozumiesz, no to no okay, nie ma bez tego problemu. Możemy się tutaj nie zgadzać, to nie do końca jest... Obrażanie przez niego o nim świadczy, a nie o mnie, dlatego mnie to nie rusza. Wrócimy do tego, ktoś napisał, że mam brazylijski wąs a la Brazers. Dziękuję bardzo. Już wam napisałem na czacie, co z tym wąsem. Coś tu u Gosi było, czekaj. Grande Grand, zajebiste afro. Pięknie wyglądasz, Gosia. Dzięki. Zanim przejdziemy do pierwszego meczu, pytanie od Kariny Monety. Gosia, za co kochasz Zielonego? Ale widzę, że ktoś cię dobrze zna, potrafia w dobre... Po prostu widzą ludzie, co się dzieje w socialach. No. Nie no, za co kocham Zielonego? No, za to, że jest legendą polskiej koszykówki, nie? I za to, że mi tyle krwi napsuł. W dawnej hali, w tak zwanym Kurniku. A on może też coś powiedział o obrażaniu. Oj, tak. Przepraszam, pamiętam. Przypomniałem sobie. Czekaj, no bo dziewczyna chciała powiedzieć. Nie, skończyła. Nie. Ale zjedz sobie, spokojnie. A poza tym, wiecie jak to jest. Ja już chyba z tobą, Kamil, kiedyś na ten temat rozmawiałam. Ja rozumiem, że jest Anwil, że jest Śląsk-Wrocław. Ja rozumiem, że to jest wojna od wielu, wielu lat, ale... No szanujmy się, już trochę jakby, przynajmniej ja, nie wiem jak inni, wyrosłam już właśnie z takiego obrażania, i, no bo różne rzeczy też krzyczałam w Kurniku i w Hali Mistrzów, wiadomo, ale gdzieś tam zaczynasz doceniać wpływ, wkład tych zawodników w ogóle w historię koszykówki, w całą koszykówkę. Oho. On czyta też czata, wiesz, więc... Nie, przypomniałem sobie, przepraszam, jak skończysz, to ja wtedy powiem coś. Jak ale będę mógł. Już w zasadzie skończyłam, tak. No to za to szanuję bardzo. Bo ty mówisz o Kurniku, nie? No. Ja powiem tak, że te czasy tej małej hali to były najlepsze. Wiesz dlaczego? Bo ja biegałem... Mogli obrażać bliżej, było... Można było piłkę podać. No. A wiesz co było najgorsze? Jeden kibic miał po prostu tą taką trąbkę ciśnieniową. I on raz biegnę lewym skrzydłem, a kiedyś grałem dobrze w Tarnowie, zdobywałem dużo punktów i on pojechał koło mojego ucha i na jedno ucho nie słyszałem. Naprawdę? Tak. I wiesz co, i w pewnym momencie zawodnicy bali się biegać, jak graliśmy na tą stronę, to lewym skrzydłem, z powrotem prawym skrzydłem, dlatego, że tam obrażali najwięcej. A ja uwielbiałem, ja specjalnie biegałem po tamtym, bo rozmowa z tymi kibicami była naprawdę śmieszna, dlatego, że naprawdę ja wrocławskich kibiców bardzo lubię. A wiesz dlaczego? Za zaangażowanie. Denerwuje mnie to, jak ludzie siedzą w taki sposób na meczu. Kamilu, patrz, w takim meczu. Co możesz w takim meczu zrobić? A to kiedyś na Twitterze też właśnie napisałam przed jakimś meczem Anwilu, że nie chcę widzieć tam nikogo siedzącego i żeby wszyscy krzyczeli. Ktoś mi napisał, że daj mi kibicować tak, jak ja lubię. To ja powiem tak szczerze. Masz rację, zróbmy jeden sektor dla kibiców na przykład kanapowych. To tak, to zrobię. Ale kibic na przykład, jak przychodzimy na mecz, to zawodnik oczekuje, że on przychodzi i będzie kibicował. Zawsze powtarzam, że kibicować to trzeba się nauczyć i ktoś musi tego uczyć. Czyli kibicujemy tak, albo paszczą, albo wstajemy, a krytykujemy zespół dopiero po meczu. Strasznie mi się ta Hiszpania podobała, te białe te chusteczki albo gwizdy po meczu, ale na meczu... Bywały też taczki, kiedyś przyjeżdżały, ale też ewoluowało kibicowanie, bo kiedyś jak tu był Waldemar Kijanowski, no to powiedział, że kibice potrafili wbić widelec w łydkę, tak blisko byli, wiesz, jak była kontra na przykład pyk w Prudniku. Ale Prudnik jest specyficzny. Ale nie mówimy chyba o kibicach, tylko o chuliganach jakichś, nie? Bo to... No na pewno, nie, no, nazywajmy rzeczy po imieniu, no od wiesz. Od widelców, rozumiesz, po trąbkę.
kubki i tak no, dalej. No to jest rzeczywiście ewolucja. Gosiu, masz czas, żeby sobie skosztować. Radku, BM Stal Ostrów Wielkopolski zagrał z Tauron GTK Gliwice. Ostrów wygrał 100-76. Rozmawiałem chwilę z trenerem Urbanem i cały czas podkreśla ten udany początek sezonu. Jedna porażka w Lublinie, co ciekawe o Lublinie, jak będziemy gadać. Lublin zaskoczył faworytów, a nie mógł wygrać z Sokołem, więc stabilnie, wielka forma Kuliga. Co powiemy o tej jakby ten ranking mocy, o Ostrowie? To już możemy trochę więcej powiedzieć, bo na początku myśleliśmy, że to jest zaskoczenie. Zaskoczenie i reszta zespołu się dostosuje i znajdzie jakiś sposób na zatrzymanie Kuliga. Tej maszyny się nie da, widzę, zatrzymać. Mi się na przykład podoba Tomas, tak, dobrze myślę, jeżeli chodzi, on tak dobrze Adonis. Nie rzucał. Adonis. Mi się tak dobrze nie rzucał za trzy. Fajny ten zespół. Oni sobie raz w tygodniu grają, każdy gra dobrze. Troszkę słabszy miał tydzień Garbacz, ale się obudził w tym spotkaniu i potem nie ma szans. Tak jak zawsze powtarzam zawodnikom, że przy 14, koło 15 trójek, jak rzucasz, to drużyna przeciwna głupieje. Po co mam trenerze kryć? Pod koszem, na obwodzie. I to, co wspomniałeś, no Kulik, Garbacz, dla mnie trzeba pochwalić. Jedną rzecz chciałem powiedzieć, tylko małą szpilkę do Ostrowa i do trenerów przygotowania fizycznego. Strasznie lubię, jak zawodnik dobrze gra, to trener przygotowania fizycznego mówi, ja go przygotowałem. A taka była sytuacja, bo przytaczysz się. Tak, przytaczam to Ostrów czy inni zawodnicy. Ja się pytam, a ten od koszykówki co w tym czasie robił? Siedział po prostu i żar gyros albo kebab? No ja ci kręcę. No, a gość, świetnie go przygotowałem, a od koszykówki nic nie robił. I teraz powiem tym trenerom, co tak się chwalą, że go świetnie przygotowali, albo dziennikarze mówią, ale ten trener od przygotowania fizycznego go świetnie przygotował. Kurwa, to jest jego praca. A co, ma go źle przygotować? Zdejmą nas czy nie, bo przepraszam. Zrozumiesz, ma go źle przygotować? Ty, jak ja przeprowadzę trening, prezes powinien przyjść do mnie i powiedzieć, brawo Radek, brawo, pierwsze brawo. W internecie powinien napisać, Radek, przeprowadziłeś bardzo dobry trening, brawo. Dziennikarz Wasiek powinien powiedzieć, Radosław Kryży przeprowadza bardzo dobry trening. Patrzę, jest wywiady są. Ten Pacek przygotował bardzo dobrze Kuli. A co miał go nie przygotować? No ja cię kręcę, no za to bierze pieniądze. Masz rację, nie powinienem tego pić. Strasznie. Tak działa kaskara Hany i zetno kafe. Jak chcecie być pobudzeni, nie pijcie tego. Ale jeszcze masz drugą flaszkę, jakby co. Przejdźmy do Gliwic. Godzinę będziemy mieli, czy no właśnie, musimy gość. Musimy kończyć to nie najpóźniej tak, 5, po 13. To nie wypiję no, 5 tego. Bo się boję, że nie, za o 12. Urlop. Wyskoczy. Nie, bo zaczyna nas pokazywać. Jeszcze ty rabią? Ale zgodzisz się z moją opinią? Ale to wszystkim po jej podziękować. Mam już jak dziękuję. To... Mam takie pytanie, czy w tym tiramisu jest alkohol? Nie. Chyba. Madziu, bardzo dobre tiramisu. Gliwice. Drużyna, która wygrała... Jadę tam dzisiaj. Jedziesz do Gliwic, ale nie na mecz. Nie. Wygrała, potrafiła wygrać na wyjeździe ze Spójnią, no ale brakuje jakości jakby do lidera, bo ten Ferguson zagrał ponad 200 spotkań w NBA. A nie wnosi nic takiego ekstra. Ta polska rotacja jest w miarę okej, ale no najlepszy strzelec ma 11 punktów. Ja powiem szczerze, że Ferguson to mi się podobało, że wreszcie trafił trójki. Chyba mi się wydaje, że w tym meczu 3. Też poszalał, bo on nigdy nie był. Właśnie on miał problem w NBA, że bardzo dobrze fizycznie grał, ale brakowało mu strzału z dystansu. Pamiętajmy, gdzie Gliwice są. No, Gliwice mają się utrzymać. Wszyscy mówią o ósemce, ale tych zespołów do ósemki jest bardzo dużo. Tak. Dlatego ja nie oczekuję od Gliwic. Jak patrzyłem na skład, trener Kowaczyk przecież jeszcze ma reprezentację kobiet, czyli musi na przykład półkulę jedną użyć na przykład do Gliwic, drugą do reprezentacji. A wy jesteś w gazie dzisiaj naprawdę. Nie, w gazie. No, ej. Proszę, niech internauci znajdą mi jednego trenera na świecie, który prowadzi w najwyższej klasie rozrywkowej mężczyzn i prowadzi reprezentację danego kraju. Proszę, znajdźcie. Nie, ale powiem ci, czat też jest w formie, to co tam teksty sypie, nie? Tak. O ale wąsie, proszę, o tobie, o Gosi, o wszystkim. Ale proszę, znajdźcie. Frustraci na internecie. Nie, dziękujemy im, bo może zdajemy... Komentujcie, pompujcie. Ale nie zgodzisz się... Ma trener... po prostu problem i uważam, że Gliwice grają na to, co potrafią i na to, co sprowadzili. Troszkę mnie bolało, że sprowadzili 40-latka, ale dobra. A ja zachęcam, jak mi ucieknie ten wątek. Kamila niech ktoś sprowadzi lepiej do Ekstraklasy, to lepiej by pograł. Na YouTubie na sam koniec... A przyjąłbyś, jakby zadzwonił do ciebie ten Gronek? Nie. 15. Nie, za mało. Euro. Euro.
No tak, no bo musi mi się chcieć. Nie? Muszę żonę przekonać, dlaczego muszę wyjechać tak daleko. No, wracam do tej rotacji polskiej, która się skompromitowała ponownie. Damy sobie na to czas, czyli Ostrów z bilansem 6-1 zajmuje drugie miejsce w tabeli. I najważniejsze... w ósmej kolejki zagra w Sopocie i to będzie bardzo ciekawe. I najważniejsze, spotkanie. Fajnie się Ostrów, to ogląda. Tak, najlepsza rzecz to super się ogląda mecze Ostrowa i dziękuję trenerowi Urbanowi i trenerowi nawet Packowi podziękuję. No. Nawet. Gliwice zagrają u siebie z Zieloną Górą, czyli Gliwice co? Moglibyśmy powiedzieć, że trochę jakby dół, a Ostrów stabilnie tak. Na swoim poziomie. Na swoim poziomie i naprawdę to jest koszykówka, co trenerzy z niższych rozgrywek powinni po prostu oglądać, bo to jest zgodnie z trendami. Małgosiu, kto był twoim idolem takim koszykarskim, w którym się może nawet podkochiwałaś? Michael Jordan. Kocham do tej pory. Dzięki Michaelowi Jordanowi w ogóle oglądam koszykówkę i kibicuję koszykówce, bo jak oglądałam NBA w telewizorze, tam nie wiem, o drugiej w nocy, to on wtedy grał i wtedy się zakochałam w nim i w koszykówce. Od tam 28 czy 29 lat co roku wysyłam mu kartki na urodziny. Jeszcze nigdy nie odpowiedział, ale czekam. Naprawdę? Cierpliwie. Tak, tak. Myślę, że nie odpowiedział, dlatego że kiedyś tam za mało lat napisałam, że chciałabym mu urodzić piątkę dzieci. Myślę, że go... Wystraszył się. No. Ale nie wiem, ale nie, to od Michaela Jordana się zaczęło i dużo takich elementów jakby związanych z Michaelem Jordanem jest też w moim domu. Mam też tatuaż z jego numerem. A w polskiej lidze, jak zaczęłam chodzić na Anvil, to był Roman Olszewski. Roman Olszewski. Bardzo mi się podobało, jak Oszy grał. No i był dla mnie takim idolem, nie? No i ja tam wtedy miałam, nie wiem, tam z 16, z 17 lat, taka podfruwajka trochę, no to tam gdzieś, wiecie, siedzę. Ja pamiętam, jak to były czasy przed tymi wszystkimi Instagramami i teraz Tinderami, to teraz łatwiej kogoś poznać, ale dziewczyny przychodziły na mecz, robiły sobie, albo mama robiła na przykład zdjęcie. I to zdjęcie sobie wywoływała i za dwa tygodnie przychodziła po z powrotem, nie, i tam był... Nie, dostawałem to zdjęcie z numerem na przykład telefonu. Na przykład Paulina na przykład, albo ktoś. No, patrz, Radosław dostałem takie coś kiedyś. Nigdy nie dostał. No. Ja byłem po prostu, ale popatrzy na mnie, no to jest normalne. Przecież przystojny chłopiec, jest kratę masz. Kratę, że mam, ale to wiesz, to żeby kratę zobaczyć, to trzeba na początku kogoś poznać. Słuchaj, w tych czasach to różnie bywa. No, no nie, no w tych czasach akurat się, wiesz to, no, nie siedzę trochę, na trochę gadamy, jakbyśmy już mieli, wiecie co, po 200 lat, nie? W tych czasach, a wtedy, kiedyś nie, to były czasy, a teraz nie ma czasu. Że to młodzież jest po prostu za tymi starszymi, tak moim pokoleniem, że jest ja nie inna. Jestem w internecie. Ja nie jestem w internecie. I na internet żałuje bardzo. Ale moje zdrowie psychiczne jest ważniejsze, ale jestem troszkę po prostu już starszą osobą na tle. Jak rozmawiamy, dobrze, że Kamil mnie zaprasza, to ja wiem, co to jest Tinder, albo wiem na przykład, co to jest Mugol, tak? Nie. Kukol. Mugol to z Harry'ego Pottera. Ta, ale co jeszcze mi powiedziałeś? Boomer, takie rzeczy na przykład. Gold. W ogóle nie siedzisz w internecie? W sensie nie? W ogóle nie, tylko strony ESPN, ESPN i Hoops Hype. Mam takie dwie strony, na których siedzę i... A trzecie nie masz takiej dla dorosłych jeszcze? Nie, ale nie? Już wiesz, która jest godzina, nie możemy mówić. Ale no nie ma... Nie. Sprawdzasz na telefonie. Sprawdzam na telefonie, koledzy do mnie piszą. Sprawdzam na to, tak. To sprawdź sobie, Gosia, pytanie jest do ciebie od shootera 07. Gosia, twój pogląd na sytuację odejścia Igora Milicicza z Anvilu, co wtedy czułaś, że złoto szybko się już nie pojawi, że to jednak najwyższy czas na zmianę, pomimo największych triumfów klubu? Płakałam okrutnie wtedy, bo ja też jestem emocjonalnym takim kibicem. Tak. Ja płakałam wtedy okrutnie, dlatego że... My kibice Anvilu tak już mamy, nie? Że się przyzwyczajamy do trenerów, do zawodników i potem jak ktoś odchodzi, to tam no, czasami serce boli mniej, czasami więcej, tutaj bolało akurat bardzo, no ale no, tak się stało, tak się w ogóle dzieje w sporcie i tak się dzieje w koszykówce i w wielu różnych dyscyplinach, że coś się zaczęło i coś się skończyło. I tyle. I ja oczywiście Igora Milicicia szanuję i zawsze będę szanowała i uważam, że jego biała koszula powinna wisieć pod sufitem w hali mistrzów, bo rzeczywiście jest autorem naszych sukcesów, takich radości. Ja też bardzo uczestniczyłam w tych sukcesach, bo takim byłam kibicem, że jeździłam wtedy na wszystkie playoffy. Chyba tam na jednym meczu tylko nie byłam. I bardzo przeżywałam to dał drużynie i jakby kibicom z drużyną dał wiele radości. No ale takie jest życie i taki jest sport. Przychodzi inny trener. I
Znaczy tam wtedy chyba przyszedł Dejan Michewc, to taki był... Nieudany eksperyment. Tak, mocno nieudany. Ja nie krytykuję zwykle, natomiast tutaj rzeczywiście to nie poszło. A wiesz, dlaczego na przykład ja uważałem, że to był nieudany eksperyment? Dlatego, że tak jak do Wałbrzycha czy do Włocławka potrzebny jest odpowiedni trener, jeżeli chodzi o charakter i charyzmę. Tak, ale tutaj charakterologicznie to było jakby wiadomo i bo trener Michewc... Pasował idealnie. Trener Michewc dużo dobrego zrobił z twardymi piernikami, znaczy wtedy z polskim cukrem, nie? Ale no... Do Anwilu to rzeczywiście musi być taki trener. No coś takiego jest w tej drużynie, w tym mieście, że tam rzeczywiście wszyscy kibicują i musi być trener. Franc idealnie moim zdaniem pasuje. Ja nie byłam fanką. A ja byłem na przykład fanem. Cieszę się, że prezesi na przykład wytrzymali to, że mimo słabszej gry nadal dają na przykład, bo daję przykład Euro... FIBA Challenge, nie, gdzie gra, jak to się nazywa, Legia? Legia gra w Pucharze, w Lidze Mistrzów gra. I przyjechało Ostenda i trener Ostendy 12 lat, 12 lat pracuje na przykład w Ostendzie. Ja bym chciał na przykład, żeby w Polsce też polski trener albo jakikolwiek trener pracował w jednym klubie długo, no bo nie można cały czas obwiniać, że źle gramy, to zmieniamy trenera, żeby zawodnicy zdali sobie sprawę, że muszą. Ale tak jest w piłce nożnej też tak jest i w koszykówce. Dokładnie. W koszykówce też tak jest, że drużyna nam notuje serię porażek, więc zmieniamy trenera. No nie do końca jestem ja nie jestem fanem w ogóle, wiesz jaki jest przekaz? Zawodnicy wiedzą już w szatni. Pierwsze klubu winni trenera, a to powinni zawodnicy wziąć odpowiedzialność. Mi się na przykład to podoba, ale jak już niektórzy... Ale o tym mówił Kamil Łączyński właśnie na konferencji, tak, że trener jakby przekazał im wszystko i oni się starali, ale widocznie się nie do końca z tego wywiązali. To jest takie moim zdaniem bardzo odpowiedzialne i takie bardzo dorosłe. Ja nie byłam fanką trenera Frasunkiewicza wcześniej. Jak przyszedł do Anwilu, to miałam takie wewnętrzne, że... Ale naprawdę. Natomiast teraz bez bicia przyznaję, że no jest moją ulubioną medialną bestią. Ja też patrzę na koszykówkę jakby pod względem takim telewizyjnym. Nie, myślę, żeby się nie odpalił. Myślę, że trener Frasunkiewicz ma potencjał. No ja go nie znam, bo to jest w ogóle zabawna historia, że ja nie mam żadnego problemu, żeby podejść do kogoś, zagadać. Na przykład jakbym ciebie spotkała gdzieś, to bym podeszła do ciebie i zagadała. Rzadko można mieć kogoś spotkać. No tak, no, dlatego cię nie zagaduję. Natomiast trener Frasunkiewicz jest taką osobą, która... taki mam wrażenie mur trochę stawia i taki dystans buduje i... Przepraszam, ktoś napisał, że mam wąsa jak pan z TikToka. Był taki. Ja jestem pan TikTok. Ten zegar to mój znak, no. Ale to zegar, a nie wąs. To pan TikTok. Pan Krzysztof... Radek Juszkiewicz tak tu napisał. Krzysztof Marzec się chyba nazywał. Tak. Tutaj z Francem się zgodzą. Ja uważam, że... O, Anwilu dzisiejszy... będziemy rozmawiać. Okay, przepraszam, dobrze idziemy. Już się rozpędziłam. Przyspieszę. Ja mam pociąg. Dobra. MKS Dąbrowa Górnicza, WKS Śląsk Wrocław. Ten mecz Śląsk wygrał po dogrywce. Trochę zaskoczenie. 103-96. Im wydawało się, że Śląsk ma ten mecz pod kontrolą. Oglądałeś ten mecz, Radku? Oglądałem ten mecz. Dlaczego tak się stało, że spod kontroli stało się nerwowo i dogrywka? I znowu nerwowo się stało i wszyscy obwiniali trenera Urlepa i cały sztab, że nie przypilnował końcówki wyniku, ale zachowanie na przykład Martina w końcówce, jeżeli chodzi o obronę i części tam zawodników, chyba tam był Parachuski, jeszcze chyba ktoś, za łatwo tracili punkty. A po drugie, w ataku, jak już prowadzisz na 3 minuty tam 12-14 punktów, no to grasz długie akcje, a oni zrobili dwie straty. Ja to zawsze tak nazywam. Kozuj 24 sekundy, rzuć w stronę kosza i wracaj do obrony. A oni za łatwo stracili, ani nie faulowali. Dlatego super dla Śląska, że to się skończyło po ich myśli, ale nieodpowiedzialna gra to mało powiedziane. Bo oni byli lepsi po prostu. Świetnie grał Kolenda, świetnie grał na przykład Nizioł, świetnie grał na przykład Martin to dopiero ale poprawnie grali zawodnicy i Morgan świetnie grali. I oni ostatnimi 3 minutami mogli to zaprzepaścić. Brak odpowiedzialności albo bardziej, a już się poczuliśmy, oni są słabi. A z kolei Dąbrowa, moim zdaniem, ze Śląskiem Wrocław się gra w taki sposób, jak Dąbrowa pokazała na końcu. Krótkie akcje, szybkie akcje. Jak przegrasz, to przegrasz, ale musisz ich cały czas atakować. Oni są zawsze dobrze przygotowani, wiedzą, jakie zagrywki. Jak dłużej grasz, to Śląsk czerpie z tego korzyści. Myślałam, korzyści. Że Dąbrowa tam sprawi niespodziankę. Miałam nadzieję. Ja też uważałem, że Dąbrowa na przykład powinna grać lepiej, bo mają takich zawodników, ale też... No, nie mają problem Dąbrowy, no bo jakby obcokrajowców mają całkiem niezłych. Sobina oddali do Włocławka. Oddali Sobina, ale no to ciekawy zespół. No, nie wiem, czy to polski, może roster powinien się bardziej włączyć, no bo
No bo jak popatrzymy obiektywnie, no to Jarosław Mokros zagrał ten mecz najlepszy dotychczas w tym sezonie, a nadal ma... Prowokujesz. A nadal ma więcej... Nie no, nadal ma więcej fauli niż zdobytych punktów, grając prawie 20 minut meczu. Mi to napisał. Miał Sitnik nie grał na przykład w meczu. Młody Rajewicz potrafił zaskoczyć w łańcuchu. Czy to może gdzieś tam polski roster powinien się włączyć do grania? Ja powiem tak, jak będę brutalny, to przepraszam. Ja uważam, że takie zespoły jak Dąbrowa Górnicza powinny na przykład być zapleczem dla zawodników, którzy mogą grać w basket. Za przeproszeniem, Jarek Mokros już w basket nie będzie grał. Moim zdaniem Rajewicz, nawet jak będzie starał, to i tak w basket nie będzie grał. Co to znaczy grał w basket? Bo chodzi o to, że... Bo, wiesz, bo oglądają to, bardzo, musisz wytłumaczyć, bo rodzice mogą oglądać, rodzina i tak dalej. Dla mnie na przykład Ekstraklasa i słabsze zespoły między 9 a 16 miejscem to są, powinna być wylęgarnia zawodników, którzy mogą w przyszłości grać w reprezentacji, albo w U20, U18 grali gdzieś w reprezentacji, mają size, mają umiejętności do tego, żeby pokonać jeden szczebel wyżej. Bez grania 20-30 minut, daję ci przykład, biedny Wiśniewski mógłby grać na przykład w Dąbrowie Górniczej, a gra w Śląsku, Wrocław, Ogony, przeprowadzi piłkę, gra słabo. Ja nie rozumiem po prostu, że Marchewka gra na przykład w Arce Gdynia, Ogony, a mógłby w Dąbrowie grać więcej. I ja oczekuję, z moimi kolegami rozmawiałem. Nie wiem, czy ty też tak zaczynałeś, ale ktoś nam dał szansę. Rozumiesz? Zobacz, ja grałem w Tarnowie. No Tarnów nie bił się o pierwsze miejsca. Nie wiem, co zrobił, dlaczego Wiśniewski poszedł do tego, ale dla mnie na przykład Woloniecki powinien grać w zespole z Dąbrowy. Wiśniewski powinien grać w Łańcucie. Rozumiesz? Te zespoły słabsze nie powinny się obrażać, że oni... Ale tak jest na Zachodzie. No, Barcelona kupuje sobie zawodników, Real sobie kupuje zawodników, wypożycza ich na przykład do słabszych zespołów. Bayern no, Monachium... Barcelona... 18-latek na wiem, przykład, ale nie, ale nie, pamiętaj, że oni mają pięciu gości. I oni szkółek mają. Tak, ale oni mają pięciu gości, tylko jak się nie łapiesz, trener na przykład Urlep stwierdził, że Wiśniewski na przykład nie jest w jego orbicie zainteresowany, to dajcie go na przykład do Dąbrowy. I wtedy, jakbym ja sobie usiadł przed ekranem, to nie chcę oglądać Mokrosa, naprawdę nie chcę. I nie chcę oglądać niskiego zawodnika Rajewicza, chociaż się stara. Tylko wiesz, jak size dzisiaj jest ważny. No tak, ale nie można dyskredytować jakby charakteru takich chłopców. Dobrze, to jest moja opinia. To jest moja opinia. No może się nie zgadzać z moją opinią, tylko ja uważam, że my musimy, zespoły w Ekstraklasie, te niżej, muszą wychowywać zawodników do reprezentacji. Czyli gdzieś zawodnicy potrzebują zawodnika na no to gdzie weterani mają grać? W pierwszej lidze. Weterani muszą się starać, żeby grać na przykład na poziomie, ale... Tylko chwilę mają grać. No jak ty mi powiesz, że Mokros gra dobrze i bronisz go, na jakiej zasadzie? Nie, nie broni. No jak gra słabo, no to nie powinien grać. No. Moim zdaniem. No to ja się dziwię. Który weteran dobrze gra? Kulik. A jeszcze jakiś weteran? Masz jeszcze jakiś weteran, który dobrze gra? O, dobre pytanie. Ja nie mam problemu z weteranami. Myślę. To jest weteran? No weteran to jest koło 35, oto 35 moim zdaniem i w Polsce tak jest. No, zobacz, no... Koszykówka jest dla młodych, ale my musimy patrzeć, co będzie za 2 lata. No najlepiej trener Winiński powie, a gram Mokrosem, bo chcę wygrać mecz. Nie wygrywa trener, tak? Nie wygrywa czy wygrywa? To wolę grać z Sitnikiem, chociaż bym przegrał tak samo. No właśnie o to chodzi, nie? Że a dobrze, albo bym wziął na przykład tego biednego Wiśniewskiego, może Śląsk nie chce oddać. Ale dla mnie granie Wiśniewskiego w pierwszej lidze, pierwsza liga, to nie jest... Wszyscy mówią, tam można się ograć. Jak możesz się ograć w pierwszej lidze? No tam jest wszystko wolniej i nie ma size'u, inaczej się gra. A w Ekstraklasie masz amerykańskiego zawodnika, który naciśnie, musisz lepiej kryć. Aaron Cel bardzo fajnie gra od dłuższego czasu. Wczoraj miał świetną pierwszą połowę. Nie mam z nim problemu. Ale chodzi o to, żeby było więcej młodych zawodników. Tylko pamiętaj, bardzo dobrze grał Tomaszewski. Dlatego na przykład lubię oglądać Toruń, bo jest i Gordon, i Tomaszewski, którzy mogą tam grać. Jakby jeden trener, każdy trener na dole poświęcił czas jednemu młodemu zawodnikowi, to trener Milicic albo przyszły trener kadry miał spokój. My musimy... Z kogo wybierać. I tak samo. Dla mnie 18-latkowie powinni grać, 19-latkowie powinni grać. No ja tak zaczynałem, no ja cię kręcę. Dla mnie 19-latek to jest młody, a nie 22-latek. Czy jak ma na przykład 19 lat, powinien grać w Ekstraklasie 5 minut, 7 minut. Niech sfauluje, niech pobiegnie szybko. Kibic będzie go wspierał. A my mówimy,
No nie, no nie. Ale w tych słabszych zespołach, gdzie nie ma ciśnienia, się okazuje, że największe ciśnienie jest w słabych zespołach. A szkolenie młodzieży leży, więc wiemy, jak wygląda w Polsce, więc skąd tych zawodników brać? No bo wszyscy chcą wygrywać. Ja bym jednak, szkolenie młodzieży to jest temat inny do dyskusji, bo wydaje mi się, że jednak jest teraz to pokolenie, które jednak szkoli tą młodzież, nie. Tylko żeby ci młodzi zawodnicy grali jednak. Muszą grać. Dobra, Śląsk, lider, bez porażki. Bez porażki jeszcze życzymy im, żeby wygrali w Eurocupie. Bo na polską ligę zamiatają fizycznością i tego zestawu Martin, Kolenda, Nizioł, nikt nie jest w stanie zatrzymać na polski standard. To, co Martin zrobił po prostu w dogrywce, to, co Kolendy nie da się zatrzymać, naprawdę dobry początek sezonu Śląska. W następnej kolejce Dąbrowa. Trzeba pochwalić może Łukasza Piwkowskiego, że dobrze, panie Wasiek, czy jak też. Przygotował. Świetnie przygotował. A trenerzy od koszykówki nic nie zrobili w tym czasie, że oni grają dobrze. Dąbrowa Górnicza, 12 miejsce z bilansem 2-4. Następny mecz zagrał siebie z Legią, a Śląsk pojedzie do Lublina. Śląsk z bilansem, oczywiście, jak wspomniałem, 7-0. Wygrywa tą ligę. Następne ogłoszenia duszpasterskie. Gosia, powiedziałeś, że kiedyś jeździłaś na mecze, a teraz na domowe tylko? Jak były playoffy, to jeździłam do Torunia. Jak były playoffy, walczyliśmy o mistrzostwo z Piernikami, to jeździłam do Torunia. Tam, jak było więcej kibiców Włocławka niż Torunia? Tak mogło być, no. Tam na łuku siedzieliśmy w tej hali, która jest akurat, nie wiem, do innych dyscyplin pewnie super, do koszykówki jest ciężka, ale tam kibicowaliśmy i to tam jeździłam. Byłam też na meczu w Gdyni, to było przed, już nie pamiętam, który to był rok, ale to był mecz półfinałowy, decydujący o wejściu do finału i to był, pamiętam, Dzień Matki, 26 maja i prosto od teściowej tam w niedzielę od popołudniowego ciasta się zerwałam, mówię, dobra, lecę na mecz do Gdyni, pojechaliśmy na mecz do Gdyni, bo mam tam w Łodzi ekipę, z którą jeżdżę i takich też kibiców gdzieś tam się złapaliśmy. Więc na wyjazdowe rzadziej, no wybieram się teraz w styczniu. Nie byłam na Świętej Wojnie we Włocławku, więc przyjadę tutaj do Wrocławia, myślę, na Świętą Wojnę z jakimś transparentem okolicznościowym. Jakub Andrzejewski, pytanie pierwsze jest do mnie. Czy w końcu uda mi się namówić i zaprosić Igora Gliszczuka? Dzwoniłem do trenera kilkukrotnie. Najpierw powiedział, że zadzwoń za jakiś czas. Ostatnio mi powiedział, że na razie nie. Spróbuję zrobić wam prezent na pod choinkę, ale nie wiem, nie obiecuję. I do Małgo. Wiem, że masz dobry kontakt z Adamem Waczyńskim. Czy namawiałaś go do gry w Anwilu? Nie. Ja nie namawiałam Adama. Wysłałam do niego wiadomość, że Anwil czeka, ale to na zasadzie takiego żartu. Nie namawiałam go. Ja w ogóle nie od tego jestem, ale wiem, że byli kibice z Włocławka, którzy pisali do Adama. Radku Marek Przybułowski pyta na Facebooku, czy trenerze Radosławie, czy ciocia i wuja nadal mają karnety i chodzą na mecze? Powiem ci, narzekali ostatnio, że mocno trzeba było stać w kolejkach. Ale dali radę, wzięli po prostu swoje dziecko i chyba byli w tej 50, która miała, czy setce, która miała możliwość obejrzenia pierwszego czy sparingu, coś takiego, zamkniętego, tak. Cały czas wierzą w ten Anwil i za każdym razem strasznie lubię, bo jak ciocia do mnie przyjeżdża z wujem, to cały czas tylko rozmawiamy o Włocławku, ja czasami mówię, jak ja to widzę i fajne dyskusje. Wspaniale, Włocławek na ustach wszystkich. Tak. No nie, no bo tam jest taka kultura kibicowania, społeczność, kibice tym żyją, już abstrahując, czy ktoś jest bardziej jakiś radykalny, czy nie, to już jest kwestia indywidualna. Radosław lubi takich kibiców, ty z kolei byś tonowała takie zapędy. Troszkę. Radku, następny mecz Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz, Enea Zastal. Zobacz, same NE. Zastal BC, Zielona Góra. Zielona Góra była od początku lepsza, szybsza, wyglądała na zespół, który bardziej chce wygrać i ma 4 zwycięstwa z rzędu, idzie w górę. Przepraszam, wydaje mi się, że kluczem był transfer za Kozeja i forma dobra Żołnierewicza. Oczywiście tam wiele innych wątków na początku, ale to mi się wydaje takie... Kluczem. Była pomyłka z Kozejem, duża pomyłka i została naprawiona. Moim zdaniem najważniejszy mecz był w Toruniu. Pamiętam, jak Toruń grał dobrą koszykówkę i na koniec drugiej kwarty, było 20-0. Był taki moment i potem w trzeciej kwarcie normalnie, w czwartej kwarcie normalnie. Te 3 minuty wstrząsnęły po prostu i dały siłę zespołowi z Zielonej Góry. Uwierzyli też może w trenera, uwierzyli w samych siebie i masz rację z Żołnierewiczem. On daje pewność siebie i pamiętam, jak chyba z 45 trafił trójkę
z Toruniem. Potem jedna penetracja. Fajnie, bo wcześniej widziałem egoistycznych zawodników Beobasket, którzy grali tylko do kosza, tylko jeżeli chodzi o statystyki. A po tych zmianach widać, że to jest zespół, wygrali co mają wygrać. I teraz jestem ciekawy następnych kolejek. Bo pamiętajmy, że granie z Bydgoszczą to jest granie zespołem, który walczy o utrzymanie. Pamiętam, jak my to powiedzieliśmy przed zwycięstwem z Wrocławkiem i od razu prezes albo trenerzy mówią, że wszyscy skazują Bydgoszcz. Ja mówię, no ja cię kręcę spokojnie z tymi opiniami, bo czasami ludzie się kompromitują za dużo mówiąc. Też to tyczy to mnie. Jak się mówi, to bierzesz na klatę, że się na klatę, pomylić. Dokładnie, no. Dokładnie. I czasami on mówi tak, a od razu ktoś tam mówi, że będziemy o utrzymanie. No panowie, no to nie wstyd, że gram o utrzymanie. No to nie jest wstyd. A w Polsce jest jakby wstyd przyznać się, że mam budżet taki, jaki mam i zawodników taki, jakich ja. W Polsce generalnie jest tak, że jeszcze dobrze sezon nie startuje, a już jest typowany mistrz tego sezonu. To jest tak. W ogóle hit, nie? Wiadomo, że mistrzostwo nie rozstrzyga się ani w październiku, ani w listopadzie. Ale kibice lubią takie dyskusje, wiesz, kto co. Tylko bo ja nie chcę przesadzić, bo kibic potem zawiedziony, dlaczego Bydgoszcz przegrywa. No dlatego przegrywa, bo ma słabszych zawodników od reszty. No ja cię kręcę. No przecież jak patrzysz na zawodników całościowo, 7-8 zawodników, no to Zielona Góra bije ich na głowę. No, bracia Wójciki, no fajnie to się oglądało, ale oczywiście mówimy o Bydgoszczy, ale trener Popiołek, tutaj przytoczę z polskiego kosza cytat, w każdym elemencie koszykarskim byliśmy gorsi od rywala, Zastal był dziś dwie klasy lepszy, próbowaliśmy trzech systemów obrony, pick and rolla, ale żaden nie przyniósł efektu, nasz klub nie zasługuje na to, byśmy tak się prezentowali w meczu u siebie. Tłumaczył szkoleniowiec Marek Popiołek. Dokładnie i jeszcze teraz trenerowi Popiołkowi powiem, że jeszcze będzie gorzej, nie? Bardzo tak część zawodników, ten Smith tak indywidualnie w obronie słabo, no na pewno to widzi, a ma trudne zadanie przed sobą, bo... Ma teraz kadrę, musi coś zmienić i przed świętami, jak przegra trzy następne spotkania, to trzeba będzie jednego zawodnika wymienić albo trenera, nie? Po 7 meczach Bydgoszcz ma bilans 1-6 i zajmuje 14 miejsce w tabeli. Zielonogorzanie z bilansem 4-3, o dobrze, sprawdzę, bo kurde, ja już to... Wczoraj robiłem tabelę na czwartym miejscu. Nie będziesz. Na czwartym miejscu są z bilansem 4 zwycięstw i 3 porażek. Zielona Góra zagra następny mecz tak. W Gliwicach, a Astoria podejmie wierzący w siebie Sokół Łańcuch, który wygrał w Lublinie. Ja tylko sprostuję. Śląsk Wrocław zagra u siebie 18 listopada z Lublinem, a nie na wyjeździe, bo powiedziałem, że w Lublinie zagra, nie zagra u siebie. W najfajniejszej hali w Polsce. Z Lublinem. A będziemy dyskutować, tam się w ogóle zepsuły kosze. Wiem, w tym, to, ale to sobie może na koniec zostanie ten wątek. Tomek Ochońko mi opowiadał, że się rozgrzewał 3 godziny do meczu. 3 rozgrzewki były. Dobra, jeden rozgrzew. Kosz wybuchł, potem poszli na główną. Jak wybuch? Znaczy, no tam coś się zepsuło, potem poszli się rozgrzewać na główną halę w Lublinie, to tam się obręcz zepsuła, naprawiali tą obręcz, także tam 3 rozgrzewki były. Fajnie. Jak dla weterana to niewskazane, ale zapiął 20 punktów, co prawda przegrali ten mecz. Czyli co? Astoria. Najważniejszy problem. Mecz, tak jak mówisz, to jest po kadrze dopiero mecz z Sokołem Łańcuch. I teraz zobaczymy, kto lepiej przepracuje i kto jakby delikatne korekty wprowadzi. Bo trener Soja wprowadził delikatnie i wygrali z startem. A ten albo Mur mu przysługę zrobił, bo pomógł Anwilowi, a otworzył na przykład Nowakowskiego. Ale będziemy o tym... Zaraz będziemy o tym rozmawiać. Bardzo ważny mecz dla Astorii. Gosiu, a jak patrzysz na polską ligę i trenerów, czy ten zawód to dla ciebie jest takie trochę sadomaso, że wiesz, lubisz ból, cierpieć co mecz, jak przegrasz. Dlatego zostajesz trenerem. I to lubisz, nie? Bo nie zawsze się wygrywa. No, większość trenerów musi, ten jeden wygra na koniec, nie? A większość przegrywa. Myślę, że jeżeli ktoś się decyduje na bycie trenerem w ogóle w jakimkolwiek sporcie, ale w polskiej lidze koszykówki to już w ogóle, no to musi mieć naprawdę duże jaja, nie? Duże jaja i musi być odporny psychicznie. Jak nie jest odporny psychicznie, to myślę, że polegnie też, nie? No bo wiadomo, co się dzieje, wiesz, po samym meczu trzeba wyjść, wziąć na klatę przegraną, nie wiem, trzecią z rzędu na przykład. Trzeba coś powiedzieć kibicom, trzeba naprawdę, no, trzeba być silnym, nie? No i jakieś tam, no trzeba lubić ból, nie? Bo szkoda mi trenera Popiołka, bo chłop jest przygotowany. Jak coś słyszę, nie? Opinię, że taka wiedza, to, no ale przychodzi mecz i czasami no masz zestawek, ty mówisz, nie każdy ma te same klocki. Możesz mieć wspaniałe pomysły i tak dalej, każdy ma inne klocki. No tak, no pytanie, widzę, że się aktywujesz, pytanie co by było z drużyną, gdyby trener Popiołek miał inne klocki, nie?
Jak to by wyglądało. No właśnie, no dlatego mówię, że w kontekście to jest to trudny zawód, trochę oczywiście, tak nazwałem to sadomaso, no bo no bo kurczę, pracujesz cały tydzień, pompujesz tą ekipę, teraz wygramy, teraz i znowu jest cios. Tak. I znowu dostajesz cios. Nie, i musisz znowu tą ekipę zmotywować. Trzeba być odpowiedzialnym, odpornym psychicznie bardzo, moim zdaniem. Nie? To nie każdy sadomaso. Się chyba... Może tak. Trener Uwalin tak nazwał. Nie każdy się nadaje. Mi się to podoba, że nie potrzebuje żadnego psychologa. Od razu przyszedł Kamil i powiedział, ja się z tą w 100% zgadzam. Uważam, że trenerzy to sadomasochiści, lubią ból. Lubią cierpieć i ja to odkryłem, że to jest straszne. To jest straszne, bo my się w tym dobrze czujemy i nagle żyjemy, że trzeba coś zrobić. Ja na przykład tak mam, że jak przegram, to od razu zaczynam myśleć, co ja mogę zmienić, co na przykład źle zrobiłem i cały czas mój mózg działa. Czy to jest działa. Taki zawód, że cały czas w nim jest? Stymulacja jest cały czas. Nie pracujesz od, tak, wiesz, od 9 tak. do 17, zamykasz drzwi, wychodzisz z biura i dziękuję, do widzenia. Tak, ale to jest choroba. Moim zdaniem to jest choroba. Jeżeli chodzi o ten wyższy poziom, to uważam, że trenerzy to są chorzy ludzie. Dlatego, że tak. cały czas o tym myślisz. To nie ma, tak. nie ma czegoś takiego, że... Czy nie zostawiasz pracy. Tak. Jeszcze lubisz krzyczeć na kogoś, rozkazywać. Prawo, wiesz, zagrywka. Tak. Dlatego ja się boję kobiety albo mężczyźni, z którymi ci trenerzy są, bo to musi być ciężkie. Ale wiesz, w domu może być zupełnie innym człowiekiem, nie? W sensie gdzieś tam... Jakoś... Podejrzewam, że... Znaczy inaczej pewnie funkcjonuje trochę w domu. No bo kiedyś się skończą ci się teksty. Ile razy możesz na przykład drużynę zmotywować? Dlatego jak był Lotek tutaj, to Radek wymyślił, że fajnie było mieć takiego stand-upera na przykład jako asystenta, wiesz, wszedłby do szatni, rozluźnił atmosferę albo jakiś żart puścił. No, kuglarza na przykład, albo jakiego kuglarza? No takiego. Żeby wszedł i pożonglował, tak na przykład? Albo pokaz ogni w szatni. Pokaz ogni, rozumiesz? Stripteaserka, rozumiesz? A nie, to by bardzo rozluźniło na pewno. Stripteaser. Albo stripteaser na przykład. No. To zależy, nie wiadomo jak nie zespole. Nie mamy nic przeciwko, dokładnie. Dotknąłeś tego, ale tak ci powiem, każdy, ktoś powie, a maszynista też musi mieć na przykład odporność psychiczną albo na przykład, nie wiem, nauczycieli i tak przykład, dalej. Nie, chodzi o to, że każdy zawód, pamiętaj, dlatego ja lubię byłych koszykarzy, ale dlatego ja lubię byłych koszykarzy, dlatego że my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że ktoś na nas napiernicza, że stres, no. Dlatego czasami się śmieję, jak trenerzy bez tego historii bycia zawodnikiem, bycia w sporcie, zaczynają być i narzekają, ja nie przegrałem. No przegrana jest normalną rzeczą, no trzeba z tego wyjść, trzeba się otrzepać. A najlepiej uważam, no tak, że... przegrana nie jest jeszcze tragedia. Tak, a najlepiej to zawsze powtarzam, że hazardziści. Ja uważam, że większość trenerów ma ciągotki troszkę do tego, dlatego że hazard cię uczy najbardziej odporności, bo najczęściej wchodzisz w coś świadomie, tak? No tak. W trenerkę wchodzisz świadomie, tak? Wiesz, że czasami wygrasz i nie wygrasz wszystkich spotkań, tak? Zdajesz sobie sprawę. Jako trener. I tak samo. Nie ma kto, to weź spróbuj. Dobrze, ale jaki ten cały czas wygrywasz? Jest trener, który cały czas wygrywa? Nie ma. Tak samo na przykład z hazardem wchodzisz tam i musisz się umieć otrzepać. Przegrany mecz to nie świadczy, że będziesz przegrywał cały czas. Musisz się wziąć do roboty. No właśnie, no. I tak powstaje uzależnienie od hazardu, wydaje mi się. No tak, ale musisz. Cały czas też, dobra, teraz przegrałem, no to się ale odbije. Ale do tego zmierzam do trenera, że to są uzależnieni ludzie od zawodu. Bo nie rozumiem, dlaczego niektórzy są nadal trenerami, jak im nie wychodzi. Wracamy do tego jednego trenera. Przyspieszamy. Matt M., kiedy zawitam na Włocławek? Nie wiem, może na wiosnę przyjedziemy. Nie, ale dobrze by było do trenera Gliszczuka pojechać. No. Na jakiś mecz. Nie, no wypadałoby przyjechać. Wypadało, może zrobimy jakieś... Strefę Hanasa na przykład. Na żywo odcinek sali konferencyjnej. Tak, strefę Hanasa i wiesz co, na meczu... Albo w kapslu tam się spotkamy. Tam jest, w tym kapslu, no. No, nigdy tam nie byłem, może bym... Brawo, brawo byłem, a tam nie byłem. To co, jedziemy dalej. Następny meczyk. Kurde, zaraz będziemy kończyć. Mm-hmm. Tak szybko idzie, a fajnie się gada. Przyspieszamy. Niedobre tiramisu? Nie, ja nie wiedziałem, że to mi dałeś. Polski cukier, start Lublin, Raf Pluk Soku, Łańcut. No i Lublin przegrał u siebie 74-83. Pierwsze zwycięstwo Sokoła, Łańcut. No i to można powiedzieć w kontekście jakiejś takiej... niespodzianki, no bo Lublin, tak jak wcześniej wspomniałem, wygrał ze Stalą albo Treflem, a tutaj ostatnio porażka wysoka z Zieloną Górą. No i teraz w siódmej w kolejce z Sokołem. Z czego to, Radosławie, by wynikało? Bo zanim cię wypuszczę, zasięgnąłem języka w Łańcucie i się dowiedziałem, że w końcu zaczęliśmy dzielić się piłką i jakaś ta gra poszła, dużo takich fajnych akcji było. Czyli co, Mur piłował, chciał piłować sam, wziąć to na siebie, odszedł i się to rozłożyło wszystko. No tak to czytam, taką informację. Pierwsze, żeby nie zaczynać od mojego ulubionego zespołu, zacznę od Łańcuta. Trener Soja, też trzeba było troszkę czasu, żeby się nauczył tej trenerki. Moim zdaniem, jakbym miał tak scharakteryzować, na początku zbyt mocno był przywiązany do amerykańskich zawodników. Nadal uważam, i co prosiliśmy chyba 3 tygodnie temu, żeby były zagrywki po Szczepińskiego.
Ja nie mówię, że ja go nazwałem chyba 5 lat temu Stefanem Curry polskiej koszykówki. On potrafił wyjść po zasłonach, po stagerze i rzucić. Ja tylko prosiłem o jedno. Pamiętam 3 tygodnie temu, czy 4. Prosiłem o jedno. 2 zagrywki albo dajcie tego Szczypińskiego i niech rzuci se 6 razy po prostu szybkiego ataku z 8-9 metra. Może coś trafi, a na pewno coś trafi. W tym meczu miał 13 rzutów i 5 trafionych. Czego oczekiwać od shootera? Znakomity mecz. Tylko tego. Rzuty za 3 punkty. Dokładnie. I dlatego Szczypińskiego bardzo chciałem zawsze prowadzić. Druga sprawa. Nowakowski nie jest taki słaby, żeby na początku sezonu nie wypuszczać go albo marginalizować jego pozycję. I odejście Mura spowodowało, że trener spojrzał przyjazną po prostu okiem na swoją ławkę rezerwowych. Dla mnie na przykład to, co pamiętasz, omówiliśmy o Bręku. No ja cię, przecież on nie jest taki słaby, żeby nie mógł wejść na 14 minut grał w tym meczu, mógł obronić, rozumiesz? I dalej patrzymy Struskiego. I tak samo, Struskiego bym powiedział tak samo. Struski, albo się chuj, za przeproszeniem, ogarniesz, rozumiesz? Albo spierniczaj mi do pierwszej ligi. Rozumiesz? Ogarnął się kolega. Ogarnął. 14 punktów zdobył. Rozumiesz? Polacy muszą uwierzyć. 12. Polacy muszą uwierzyć i trenerzy muszą uwierzyć, że ta rotacja na przykład, tylko trzeba im dać prostsze zadania, albo dać im na przykład masz to robię, albo przestań udawać, że jesteś koszykarzem. I wracamy do mojego ulubionego zespołu. Poczekaj, jeszcze dodamy. Marcin Nowakowski to Kosma Zatorski na Twitterku zaznaczył, że od czasu możesz tak sobie hapsnąć. Od czasu odejścia Limura zdobywasz średnio 12,5 punkta, rozdaje 7 asyst, trafił 9 z 16 rzutów z gry. I Sokół Łańcut jest z nim plus 8 w ostatnich 2 meczach. To jest na pewno... Na pewno to jest plus, nie przyzwyczajmy się do tego, bo tak jak mówię, to jest nadal zespół, który chce grać o utrzymanie. Ale jedzie do Bydgoszczy, może mieć 2 z rzędu. Ale tak, ale mi, tak jak powiedziałem, że zawodnicy muszą troszkę więcej od siebie wymagać. Jak był Moore, no to zawodnicy mówili, o nie moja sprawa, on tam będzie grał, trener nie grał. Dlatego ja czekam na rozwój wydarzeń, bardzo się cieszę, że jest teraz przerwa, trener Soja może popracować i zobaczymy co będzie. Co z tym Lublinem? Przytocz statystyki, proszę, Polaków z Lublina, bo oni trolejbusem nie powinni, oni hulajnogą powinni jeździć za ten mecz. Mateusz Dziemba 1-7. Pelczar... Punkty mów. Punkty. No. Dziemba 2, Pelczar 0. Szymański 2, Kasper Młynarski 2. 6 punktów. A wiesz ile Sokół Łańcut 37 punktów Polacy zdobyli. Żebym ja mógł napierniczać na obcokrajowców albo trenerów zagranicy, to muszą polscy trenerzy i polscy zawodnicy się starać troszkę. 6 punktów do gromady to jest wstyd. No jak no widać, jak pokazuje, jak bardzo ważni są do wygrywania w tym zespole. Ale wiesz, jaka taktyka może teraz być każdego zespołu? Zatrzymajmy na przykład tych amerykańskich zawodników, a Polacy sobie nie poradzą. Bo ja bym tak podszedł. Teraz zagramy Lublinę, mówi tak, panowie, wiecie co? Ten białas taki, co mówi po polsku, jego zostawiamy, bo nie umie rzucać. Tego faulujemy, bo nie umie rzucać wolnych. Tego na przykład nie umie nic. No to zostawiamy, idziemy dołem. Amerykański zawodnik podwojenie. Wydaje się prosto. Tylko no 6 punktów. No pamiętaj, że oni są ważną postacią. I teraz ja nie rozumiem tego, że wygrywasz mecz z Ostrowem, nagle przegrywasz ze słabszymi zespołami. Nie wiem, czy ten Gronek się przygotowuje bardziej pod zespoły lepsze, żeby... Powiem ci, że... Też to mówiłem ci, że rozmawiałem, nie mogę powiedzieć z kim, ale to w kategoriach tylko plotki albo teorii spiskowej, że ostatnie 2 tygodnie bardzo przeostrzył Lublin na treningach. 2 razy dziennie, tam po 3 godzinki, ale to jest, mówię, to może być plotka. To co, zajechanie? Ja ci powiem szczerze, jak to jest, przerwa na kadrę jest, to po co? Nie mam pojęcia. Dlatego ci powiem, tylko ja zawsze wracam do Polaków, że nie może polska rotacja zdobyć 6 punktów. No nie może. Pamiętaj, że jeden Polak, dobrze myślę? Jeden Polak musi być na parkiecie? Dobrze. No to 6 punktów. No to zabija trenera Gronka. No co on ma zrobić? Rozumiesz? Sprowadzić sobie lepszego Polaka? A to robi różnicę, bo przegrałeś 10, dobrze? Lublin przegrał ten mecz 74, tak, 83. 11. Dlatego mówię, no Polacy i zobacz, i później w pierwszej lidze Pelczar zdobył 30 punktów w meczu z WKK. Z WKK. 30 punktów i ja mówię, no dobra, inna liga, okej, okay. Ale chodzi o agresywność, chodzi o podejmowanie decyzji, no ja cię kręcę, no albo weź lustro i powiedz tak, okej, okay, Ekstraklasa nie jest dla mnie, przestańcie zawracać mi głowę, no przestańcie mi zawracać, niektórzy Polacy mi zawracają głowę, no. Gruby 321 pyta, czy to prawda, że Rudy Kasztan miał propozycję Sokoła? Czy miał?
Mów, Radosław, nikt tego nie ogląda. Nikt się nie dowie. Coś było na rzeczy, ale mam bardzo dobrego, dobry klub i dobrego prezesa. Trenera przygotowania fizycznego. Przyspieszamy. Ja nim jestem, bo jest najlepiej zbudowanym trenerem w drugiej lidze. Przyspieszamy. Legia Warszawa, twardy... Przepraszam, zanim ten mecz, to miałem tu takie pytanko. Mhm. Co ty doceniasz w swoim klubie ukochanym? O matko. Historię doceniam. To, że od 30 lat jest w Ekstraklasie. To, że cały czas dostarcza emocji, tu się nie kończy. To nie jest takie stabilne kibicowanie na zasadzie, a dobra, Anfield gra, spoko, tam weźmie wszystkich, pyk, następne mistrzostwo. Nie, tu się wszystko zmienia, tu zawsze musi być na początku sezonu szpital, musi być wstrząs, muszą być jakieś tam rzucone coś w powietrze, jakieś takie niedomówienia, gdzieś coś z budżetem, nie wiadomo, tu miało dać miasto, nie dało, miało dać sponsor, nie dał, coś tam, zawsze coś tam się musi dziać. No ale to, że od 30 lat są w Ekstraklasie, nieprzerwanie, nic się tam nie wydarzyło i to, że we Włocławku jakby wszyscy, albo prawie wszyscy tą koszykówką żyją, że ten Włocławek tak się trzyma, rozsławiają jakby miasto na Polskę i na Europę. Nie oszukujmy, Włocławek nie jest wielką metropolią. Nie, rozmawialiśmy Bamberg, o tym dzisiaj. Bamberg, 70 tysięcy albo 75 tysięcy i mi właśnie widzę podobieństwa zespołu niemieckiego do Anwilu. Z mniejszymi budżetami musi sobie radzić, ale najważniejsze są tam kibice. To i prawda. To mi się na przykład podoba, sprzedaż karnetów. Naprawdę, można nie zgadzać się z kibicami Włocławka, włodarzami Włocławka. Tak, ale 2,5 tysiąca ludzi idzie i kupuje karnety. I jak ja mam możliwość oglądania meczu na przykład we Włocławku, to zawsze sobie nagram ten mecz, bo wiem, że będzie tam ciekawie. I kibic będzie żył. A nie będę oglądał, za przeproszeniem, w Globusie, kiedy będę widział więcej pustych miejsc i rozumiesz tą halę. Wolę sobie we Włocławku. I nie interesuje mnie to, że PLK mówi, że wszystkich trzeba pokazywać. To ja zadam prezesowi jedno pytanie, że ja płacę za Polsat, tak, płacę, ja chcę zobaczyć fajne widowisko, a nie chcę zobaczyć pustych trybun. A mnie gówno, za przeproszeniem, interesuje, że na przykład wszyscy, to niech się starają, niech sprowadzają, wiesz co, kibica autobusami, żeby to jakoś wyglądało. A zawodnicy niech się starają. A we Włocławku... Jak widziałam dzisiaj we Wrocławiu, tak jest, z napisem gmina Siechnica. Tak. Bałam, że twoje bojówki wypuściłeś. Dowozimy kibiców, żeby robić sztuczny tłum i zawodników. Zbieramy, myślałam, jak jakiś zawodnik umie grać w kosza, to wsiada w ten autobus i dojeżdża do Siechnicy, a tam trener go... Sławomir Kasiorkiewicz. Gosia, czy teksty o panu Małże są ironiczne na potrzeby social mediów, czy bliżej im do prawdy? Nie, to jest całkowita prawda. Całkowita prawda. Pan Małż jest... Nie kibicuje i on rozumie oczywiście moje kibicowanie, on rozumie, że przychodzi taka sobota, albo taka niedziela, albo jakiś tam dzień w tygodniu, że ja jadę na mecz i koniec. Tak samo jak zrozumiał, że idę do strefy Hanasa, znaczy... Co? Znowu będziesz opowiadać o Anwilu, tak? Mm-hmm. Natomiast nie, to jest absolutnie prawda. On nie ogląda, znaczy ogląda mecze ze mną tylko wtedy, tylko po to, żeby mi potem dokuczać, jak Anwil przegrywa na przykład, nie? Okej. Okay. Nie oglądaj meczu Anwilu, bo znowu będziesz płakała na przykład. Niektórzy mają takie życie... Ale zobacz, jaka jesteś ważna w jego życiu. Bardzo. Rozumiesz, bez ciebie nie miałby gdzie tej żółci po prostu rzucić. Jezus, to ja wiem, jak żona moja jest ważna w moim życiu. Dokładnie. Dopiero teraz zrozumiałeś? Tak. Magda, nie dziękuję. Ja jeszcze powiem, każdy zły człowiek albo krytyk jest twoim nauczycielem, rozumiesz? Jak ktoś na przykład mnie tak ci wyzywa, krytykuje, to ja mówię, faktycznie ma rację, powinienem zmienić po prostu... Faktycznie, nie umówię dobrze po polsku. Faktycznie, za mocno się unoszę na meczach. Nie, ale z moim panem Małżem jest tak, że te jego złośliwości są takie ciepłe, nie? W sensie, nie wierzy, nie, on mi nie dowoduje. On wszedł na wyższy poziom, jeżeli chodzi o złośliwości. Tak, no. Propsy dla Małża, Piotr Nowak napisał. Dobra, musimy przyspieszać, bo ten pociąg mnie strasznie stresuje. Ostatnio jak kabel od internetu, teraz nie pociąg. Ma nudy. Legia Warszawa, twarde pierniki, Toruń. Legia wygrała 81-68, ale Toruń się postawił. Toruń już się postawił we Wrocławiu. Podobał mi się i taka nieszczęśliwa akcja. Zobacz, pamiętasz, jak lubię patrzeć na koszykówkę i na splot wydarzeń. Rzut trzypunktowy, minuta 20 do końca. Trzema punktami Śląsk prowadzi i najczęściej liczysz, że piłka dotknie obręczy, jak jest rzut, nie? Piłka nie dotknęła obręczy, był taki przelot, nie wiem kogo. Ostatnie sekundy, piłka została odbita.
dostaje Kolenda piłkę na 8 metrze, trafia trójkę sześcioma. Jakby nie ten rzut, możliwe, że Toruń by wygrał, bo dobrze grał ze Śląskiem Wrocław. I tak samo było z tym, z Toruniem, że z kolei inaczej. W Legii zagrał Leslie i brakujące ogniwo zagrał tam chyba na 12 punktach albo 14. To spowodowało, że ta rotacja była troszkę większa, Legia zabija koszykówkę i wypunktowała ze spokojem zespół z Torunia. Tak jak mówię, no ciężko Toruniowi, zagrali dwa dobre mecze moim zdaniem, ale no nie masz tam jakości. No, starają się, ale nie ma tam jakości. Ja bym pochwalił Tomaszewskiego za ten mecz. Podoba mi się po prostu jak chłop gra i uważam, że każdy trener ma obowiązek jednego młodego wziąć pod swoje skrzydła i dawać mu minuty. Jeszcze raz powtarzam, tobie ktoś szansę dał, mi na przykład dał szansę trener Gębal, przepraszam, trener Noculak, dał mi szansę w Tarnowie, jak miałem 20 lat, dał mi szansę na 20 minut. Mirosławowi Łopatce ktoś dał szansę. Chodzi o to, że wybrać sobie jednego Polaka, pojeździć, popytać się, jednego Polaka i wtedy mamy 16 dobrych Polaków. Podobało mi się bardzo, jak w Toruniu Aaron Cel po niecelnym rzucie Tomaszewskiego brawo mówił. Ja obserwuję sobie takie małe rzeczy, jak to jest taki facet, który widać, że wspiera tą młodzież. On wie, po co tam jest, a nie po to, żeby pompować pod siebie. Oczywiście swoje gra, ale wspiera tą młodzież. Że się wkurza na nich. Młody, traf to. Ja żałuję, że z Aaronem Celem nie grałem nigdy, bo to jest pełna kultura, to jest gość po prostu no, niesamowity, jeżeli chodzi, jako człowiek. Jako człowiek. I dobrze gra, nie schodzi poniżej jakiegoś poziomu, ale to, co na przykład daje zespołowi, to widać, że stara się na przykład pomagać. Ja w jego wieku już bym się bardziej zdenerwował, bardziej ekspresyjnie bym wytłumaczył, co ty a on tak potrafi tłumaczyć, nie? Powiem ci szczerze, znakomity człowiek. Znaczy, jakbym, wiesz co, no ma żonę, tak? Tak. To nie mam szans u niego. No nie. Ale wiesz, wszystko przed to, może kogoś innego znajdziesz. Suzuki Jarka Gdynia... No dobrze, ale Aaron, ale fajny człowiek jest, nie? No fajny, przystojny facet. No właśnie, ale takiego fajnego nie znajdę, no, rozumiesz? To nie wiem, no pomożesz mu coś... Nie, ja? No, spokojnie. Nie, ale nie. No A co to mi tłumaczyłeś? Założymy ci aplikację, zrobimy zdjęcie i będzie gitara. Będzie dobrze, no. Muszę się rozebrać, czy nie? Nie musisz. A, okej, okay, sok. W prywatnych wiadomościach. Powinien. A, tutaj później. Jak dostaniesz prośbę o nudeski. A muszę umieć mówić dobrze po polsku? A wiesz, to są nudeski? Nie. Na zdjęcia takie na Golasa sobie wysyłam. Żartujesz? No, coś takiego jest, nie? Młodzież. Nie tylko młodzież. O ja cię kręcę. Też, bo ja na Twitterze, nie na Twitterze też się zdarza, że tam ktoś ci wysyła zdjęcia swoich organów. To nie jest czasami chore? Ale to już na sylwestrowy wątek, dobra? Okay, dobra. A piękny taki. Zrobimy sobie Sylwestra z Terem Halasa. Będą pytania od kibiców. Jak to zrobiłem? Czy przez Skype'a podłączymy, czy coś? Przyspieszamy. Tak. Suzuki Arka Gdynia, Tref Sopot 40. Oczywiście Sopot wygrał 82-75. 40 derby dla Sopotu, jak podaje klubowy profil Trefla. Bardzo dobre widowisko. Sobie włączyłem, usiadłem sobie z moim kotem. Moja muma sobie pospała przez półtorej godziny. Ja sobie po prostu jadłem jabłka i winogrona. Wspaniały wieczór. Chciałbym obok ciebie usiąść. Naprawdę zapraszam. Przepiękny. Po pracy sobie tak usiadłem i mówię, ja pierniczę, jak fajnie ten tabak się zachowuje. Ja bym chyba dwa razy wyszedł z butów, to co zawodnicy w pewnym momencie robili, ale przez cały mecz tak patrzyłem na tym, bo fajnie grała Arka. Podobała mi się, jak grała Arka, ale przez cały mecz tak patrzę, mówię tak, Arka, okej, ale przegrasz to. Jakbym był hazardzistą, to bym obstawił na trefla, dlatego że widziałeś, tam jest jakość, rozumiesz? I tak mówię tak... Jakbyś hazardzistą był, to byś chyba Arkę obstawił. Nie, w trakcie meczu meczu już było, że wiesz... Później Arka prowadziła, tak? Tak. Okay, dobra. Arka prowadziła, już kursy były duże. I tak patrzę na ten zespół Arki, mówię, fajnie się was ogląda, ale po drugiej stronie jest jakość. I Florent złapał kontuzję i patrzyłem, jak zawodnik... Nawet nie to, że on złapał, tylko jak widziałem ten raz Szubargę i zawodnik amerykański zamiast zmienić na piku razem z Zyskowskim, on go zostawił, to ja tak patrzę... Ale się wkurzył, widziałeś to? Ja tak popatrzę i mówię tak,
czuję twój ból. I dwa razy to było. I Zyziu na przykład, jakby nie wiedział ten amerykański zawodnik, że Zyziu ma znakomity procent za trzy, przymierzył i to były najważniejsze. Najważniejsze. Zyziu dwie trójki tam w czwartej kwarcie. Tak, w czwartej kwarcie. Oglądałaś ten mecz? Jednym okiem, bo pracowałam, ale i drugi zawodnik, to mówię, jak trwoga. Ja zawsze powtarzam, że trenerzy od koszykówki, po trenerzy od przygotowania, to zawsze się chwalą, bo on zawsze jest wygrany. Mówię tak, ja przegrana, koszykówka. Ja wygrana, ja świetnie przygotowałem gościa. Rozumiesz? Ja świetnie gościa przygotowałem, a ja się pytam, czy jak przegrałeś, to go dobrze przygotowałeś, czy go źle przygotowałeś? I teraz zapytam, zawsze zawodnikom powtarzam, na końcu trener bez zawodników nie istnieje. No, to prawda. I wiesz, co potrzebowałeś, jak się mówi, Newells. No może nie wiesz co, Newells, tak. Bierze piłeczkę, wiesz co, coś tam nie wyszło, on sobie zagra jeden na jeden, po piku, pull-up jumper, po prostu potrzebujesz dobrych zawodników, tref no, ma dobrych zawodników. Ci obwodowi zawodnicy są super, nie? Tak, ale fajnie się obserwowało obydwa zespoły. Trzymam kciuki, bo pamiętasz, przed sezonem staram się chwalić teraz dobre kursy były, nie? Tak, dobre kursy na Arkę. Ludzie nie doceniali trenera Szubarki. No, moim zdaniem dobrze prowadzi, tylko to, co wspomniałeś, czasami trener musi przełknąć ślinę i powiedzieć tak, mam zawodników, jakich mam, przekazałem im, wiecie, co trenera najbardziej boli? Mówisz tak, 3-4, 2-4 zmieniamy. I oni nagle nie zmieniają. I tak się patrzysz, mówię, sorry trener. U lepszych zawodników to się rzadziej zdarza takie błędy. I teraz jak ktoś mówi, a to jest nieznaczne, ten zarabia 8, a ten zarabia 6, a średnią mają taką samą. A mówię, ale w obronie, w przekazie, jak radzi sobie z porażkami, jest znaczenie. I widać jakoś, po prostu widać jakoś. Dla mnie Zyziu, jak gra ze spokojem, dla mnie ten tref Sopot, mimo tego, że nadal uważam, że brakuje im jednego zawodnika, czy Freimanis, czy Gordon, to są bardzo dobrzy zawodnicy. Trener jest naprawdę bardzo dobry, ja sobie, ale chwalę Ark. 52 ponad procent za 3 mieli, 11 na 21, ale podoba mi się jakby, nie wiem od kogo zacząć, może jednak od Szubiego. Szubi to w pewnym momencie chciał wybiec na ten parkiet grać, już tak chciał im bardzo pomóc. Podobał mi się to i tak widać, kto go namaścił, jakich miał trenerów. Mi się to podobało, ja bym chciał u Szubiego zagrać, ale już to mi się... No, czyli jest szansa. Nie, to już chyba, że mnie weźmie tam jakiegoś, ale musiał się, wiesz, ogarnąć, ale wątpię, żebyś to już nieważne. Wąsa może nie, ale trener Tabak potrafi tak wykrzesać z tych chłopaków wszystko. Intensywność. Oni grają cały czas tak samo, cierpliwie, w ataku, agresywnie, odważnie, w obronie napierają. I zastanawiam się, jak on to egzekwuje od swoich zawodników. Czy on swoją motywację, bo nie pracowałem, czy oni się go boją, czy jest na zasadzie jak Kurti Knightis kiedyś, pamiętasz, był w szatni, I'm Olympic Champion, bliad. I'm Olympic Champion. Who are you? Ja Jordan Typizda. Dokładnie, bo na koniec dnia... No taki Amerykanin jak przyjedzie, to widzi, gość był mistrzem NBA i na koniec za każdym razem go, oni muszą, straszny mają respekt do tego trenera. To jest jedna rzecz, ale moim zdaniem ważniejsza rzecz to jest to, co powiem. Ja nie lubię przejmować zespołów w trakcie, a to wychodzi na to, że przejmuję zespoły w trakcie. Lubię sobie od początku zbudować zespół. Uważam, że trener Tabak bardzo dobrze buduje zespół. Spokojnie obserwuję to i to wchodzimy potem drugie. Czyli ten respekt, który oni mają, ale też wiedzą, że zadaje pytanie trenerowi, trener mu odpowiada. Obserwują go przez pierwsze miesiące. O, kolega wysoki, łysy, zna się. Rozumiesz? Ale najważniejsze moim zdaniem przed. Te transfery. Ale rozmawiałem kiedyś z kimś, kogo trenował trener Tabak i mówił, że no, oni po prostu czują respekt. Że on ma taki sposób bycia, że oni go słuchają. Ma charyzmę, tak? Ale to nie jest taka charyzma, że on musi krzyczeć, że coś, nie? Że to jest raczej. A potrafi krzyknąć tym swoim barytonem. Na pewno potrafi, ale umiał po prostu z tymi zawodnikami tak pracować, że tam nie trzeba było za dużo. Chciałbym zauważyć, że dobór zawodników na początku, bo my nie doceniamy tego, że trzeba fajnie dobrać zawodników. Fajnie dobrać zawodników, żeby pasowali do ciebie, ale najważniejsze, że ty im coś mówisz, oni to przyjmują, bo czasami, wiesz, na meczu powiesz im, albo po meczu powiesz im mocniej. On nie może się obrazić i powiedzieć, a to teraz ty spierniczaj, ja sobie idę. No bo jak się nie zna, w sensie jest młody i nie wie, jak zareagować. Wiesz. Dobrze, tylko chodzi o, a trener potrafi na przykład znaleźć takich zawodników, którzy to przebną. Wiesz, że czasami trener jednak po pewnym czasie zastanawia się, aha, on mnie okrzanił, powiedział to, no, dałem do pieca. Najgorsze są zawodnicy, którzy powiesz im coś, a on mówi, no co chuj wie, co on wie, no przecież ja tam dobrze pomogłem. Rozumiesz?
samokrytyki. Mi się wydaje, że o to chodzi. Znajduję fajnych zawodników, a jeżeli chodzi o charakter, moim zdaniem, a najważniejsze dla mnie jest, jak tak patrzę po 8 latach bycia trenerem, to to, żeby zawodnik miał lustro w domu. Jak widzę, że zawodnik ma lustro, to lepiej się mi z nim komunikuje. Jak nie ma lustra i cały czas tylko obwinia, a to ten, albo sędzia, albo to, albo to. Mieliśmy taki przykład. Mówimy o respekcie nie tylko fizycznym, że wysoki facet, który grał w NBA, ale mamy też małego generała, niskiego, przepraszam, bo nie chcę nikogo obrażać, który jak wrzuciłem na Twitter, jak na nich patrzył po prostu, to on się go też jakby... Czy gdzie jest granica, żeby... Czy to jest dobrze, że się boisz trenera, a gdzie jest granica, gdzie się boisz, a no gdzieś jednak respekt czujesz taki, bo... Nie wiem, ja nigdy nie uprawiałam sportu zawodowo, nie wiem, czy ja, czy, jak w szkole. Trenera. Znaczy, no jak to, się trochę kogoś boisz, no to... To jest dobre bać się nauczyciela? No nie, właśnie nie. Nie, wydaje mi się, że nie. Ale jak ktoś ci da... To jest fajny na dyskusję na Sylwestra. Może przyjedziesz tu do nas. Sylwestra zrobimy ty. Mam, no to jest mam co robić z Sylwestra. Temat. Granica jest niebezpieczna. Nie, jest bardzo cienka. Bardziej cienka. Jakbyś zawodników zapytał, bo zobacz, ja miałem też trenerów krzyczących i nie krzyczących. Ja lubiłem, jak ktoś na mnie krzyczał, ale po meczu piona od razu, wiesz. Ale... Czyli potrzebujesz bata. Ja potrzebuję bata, ale potem gościa, który powie, spoko. Dobra, było, a nie, że cały będzie... Miałem dwóch dobrych ludzi, naprawdę dobrych ludzi, trenerów, którzy byli do rany przyłóż, ale po prostu nie potrafili tak wymusić na zespole i my tak graliśmy, jak nam się chciało, albo już widzieliśmy, panowie, kurde, wstyd, no ja cię kręcę, musimy wygrać, no ten trener nas nie krzyczy na nas, dostajemy na czas pieniądze i tak siedzieliśmy, mówi, szkoda nam go było. Ja lubiłem tych bardziej krzyczących, nie? Ale tych, masz rację, sadomaso. No bo, kurde, chcę uciekł mi. Bo tu Maciek Zieński coś napisał, że Kurti Knighty ze trzy czapy dostał w Białymstoku i mnie wybił z rytmu. Pozdrawiamy cię, Maćku. Coś jeszcze Maćkowi chcesz przekazać? Maciek doskonale wie, co ja mu chcę przekazać. To nie ja mam problem z Maćkiem, tylko jak jacyś tam ludzie z Twittera. O tych trenerach coś ci chciałem. Tak mówię, nie wiem jak ty lubiłeś, którego lubiłeś najbardziej krzykacza. Trener Jankowski był mocno cię traktował i ty go traktowałeś tak dobrze. No ja tak reagowałem, jakby to mnie pobudzało. No bo... Tak. I ja tak samo byłem takim zawodnikiem, a niektórzy takich trenerów nie lubią. Ja lubiłem takich bardziej, tylko fair, żeby on był. Chciałem powiedzieć, bo kiedyś usłyszałem teorię, że krzyk i takie trochę egzekwowanie rzeczy przez agresję, jakby takie mocniejsze pokazanie, to pokazuje twoją słabość. I teraz pytanie, czy w sporcie jest czas na to, żeby głaskać kogoś 3 miesiące, a zaraz za 4 miesiące pracę stracić? Może nie głaskać, dlatego, ale nie wiem, czy krzyczeć. Dlatego wracamy do tego... Są różne trenerzy. Ale dlatego wracamy do tego pierwszego, co powiedziałem. Dobry wybór zawodników. Czasami trenerzy po prostu, a mi mówili, po co go wybrałem? Czyli tak aby powinna być, mamy już tak, pana 10 minut zostało, 15. Czyli jak nie zdążę na pociąg, czyli, to będziesz mnie wiózł do Gliwic po prostu. No. Czyli powinna być taka karteczka, dobra, w prawo mija, dobry rzut, czy lubi jak się na niego krzyczy. Tak, o, i ty byś wybrał takiego. Rzucamy. Konkurs. O! Konkurs mamy. Piłeczkę biorę, patrz kto będzie ci przeszkadzał. Nie wierzę w to. Ale żeby w tiramisu nie wpadło, zielony, ale na koniec. Na razie 5 prawą, 5 lewą, jedziesz prawo. Gosia. Ach. 0-1. Zupełnie jak mój Anwil w tym sezonie. Nie mów, bo grają mecze. Nie, no, czasami potrafią trafić w pucharze z Benfiką na przykład. Patrz, zobacz. Może lewą będzie. Nie, lewą będzie na pewno lepiej. Nie wypuszczę cię, jak nie trafisz. O Jezu, ale poszło. Lewą będzie na pewno lepiej. Dawaj, lewą. Lewa do tramwaju, jak to mówią. Będzie... Co to? Mocniej Gosia. Lewa to jest w ogóle słaba. Patrz, zobacz, co jak się ja dzieje. Powtarzam, lewa sucha. Jest! Jeszcze dwa, dawaj, poszło. Idzie drugie. Brawo. Może jesteś leworęczna, nie wiedziałeś. Może nie wiedziałam, tak. Że to prawda. No nie. I ostatnia. Zielony ci przeszkadza. Pyk, patrz. Słaby obrońca. Zielony jak bronisz, zobacz, co się dzieje. Ale piękne zdjęcie. Już? Ale już zobacz. Jeszcze tak. Dwa masz. A, jeszcze dwa. Lewą? O Boże. O. Raz i... Ach, prawie. Wsadzę. Legendarny. Pięknie. Chwila przerwy, nauka koszykówki z portalem www.znawceopon.pl, to nasz partner tytularny, zmieniajcie opony, no bo jak w góry jedziecie, to trzeba zmienić bezpiecznie, wiadomo, jak coś to u naszego partnera. Panie Adamie, poprosimy, Mroko tym razem przygotował dla nas low post. Witajcie, dzisiaj chyba ulubiony temat Kamila Hanasa, czyli gra low post. Gra tyłem do kosza, zarówno graczy wysokich, jak i niższych,
daje olbrzymią przewagę. W jaki sposób? Zobaczcie sami. Skąd ta przewaga? Gracz grający tyłem do kosza jest raczej w okolicach 2-3 metrów. Trenerzy bardzo często chcą zbudować przewagę w ataku. Dają piłkę do gracza w okolicy pola 3 sekund, właśnie ustawionego tyłem do kosza, a reszta, pozostała czwórka, jest zlokalizowana na linii rzutów trzypunktowych. Daje to taką sytuację, w której obrona musi zadecydować, co dalej. Czy bronimy gracza z piłką 1-1, pozostawiając go w sytuacji bez pomocy, czy może któryś z pozostałych obrońców schodzi do tak zwanej pomocy w polu 3 sekund, zostawiając tym samym swojego gracza. W dzisiejszej koszykówce coraz rzadziej używa się gry podkoszowców, tak zwanych centrów. Natomiast są gracze wybitni lub trenerzy, którzy korzystają chętnie z tej taktyki. Tutaj warto wspomnieć Nikolę Jokicia z Denver Nuggets albo trenera Jasikiewiczusa i set offense Barcelony, który bardzo często oparty jest na grze low post. Zobaczcie sami, co daje gra low post, jakie daje możliwości, przewagi, jak możemy wykorzystać gracza potrafiącego grać tyłem do kosza. Ktoś zapyta, jak to działa? Działa to tak, że przede wszystkim gracz podkoszowy musi mieć olbrzymie umiejętności w takiej grze tyłem do kosza. Dlaczego? Bo musi budować przewagę. Jeżeli w łatwy sposób zdobywa punkty spod kosza, obrona i trener przeciwnej drużyny zaczyna się zastanawiać, jak to zatrzymać. Może zostawić gracza, tak jak wspomniałem, samego i wtedy jest obrona 1-1, ale można udzielić pomocy. Wtedy trzeba zaryzykować, od którego ze strzelców czy graczy, którzy stoją na linii 3 punktów, udzielana jest pomoc. Jest to o tyle niebezpieczne, że jeżeli gracz grający tyłem do kosza na low poście dobrze podaje, w zasadzie otwieramy pozycję i dajemy szansę przeciwnikowi zdobyć łatwe punkty. Wróciliśmy. Mroko przedstawił nam low post, gra tyłem do kosza, ale nie tak jak kiedyś centaurów, tylko też obwodowych zawodników, to co umiejętność na przykład ma Doncic, co kreuje i tak dalej. Takie rzeczy ze znawcy opon.pl. Zapowiemy sobie mecz Anwil Włocławek kontra, patrz, przygotowałem się, a zapomniałem. Czarni Słupski. To dzisiaj. I to dzisiaj o 15.30. Gdzie ten mecz będziesz oglądać? W telefonie, w samochodzie, bo akurat jadę na urlop. Czyli koledzy będą... Będą zachwyceni. Nie mogą przeszkadzać. Bo generalnie wśród moich znajomych tylko ja kibicuję i wszystkim tę koszykówkę wpycham i zmuszam ich do... Co jako kibic Anwilu Włocławek wiesz przed tym meczem? No wiem, że obydwie drużyny są w takiej sobie formie, bym powiedziała, bo Anwil, no, ostatnio wygrana z Kingiem, ale wcześniej tam się zdarzały fuck-upy. No a Czarni też takie zaskoczenie trochę dla mnie, bo w zeszłym sezonie naprawdę obserwowałam drużynę trenera Mantasa z dużym podziwem i takim zaangażowaniem, podobało mi się, jak grają, no ale tutaj coś nie idzie. Nie oceniam absolutnie, bo rozumiem, że różne czynniki się na to składają, ale no, każda z drużyn będzie chciała ten mecz wygrać. I teraz pytanie, która wygra, no bo... Ciężki mecz dla trenera Mantasa, bo po tym wspaniałym sezonie poprzednim, drugi sezon Beniaminka jest bardzo, bardzo ciężki, bo wszyscy porównują do Gareta, wszyscy do Krasena, porównują, że ten zawodnik, ten, jakie błędy popełnił teraz Mantas i wszyscy pod lupę biorą. Dlatego no, nie najlepszy przeciwnik przed kadrą. Tak, przed przerwą, nie najlepszy dla Słupska. Bo ja uważam, że trudny, ale gra u siebie i będzie mu łatwiej. Ja uważam, że to będzie po prostu na styku mecz. Na styku mecz uważam, że zwolnienie gry przez Słupsk to będzie najlepsze rozwiązanie, ale muszą zawodnicy amerykańscy w Słupsku zagrać na dobrym poziomie, żeby wygrać, bo to jest mecz bardzo, bardzo ważny, jeżeli chodzi o ustalenie sił w polskiej lidze, bo dużo tych zespołów chce tam do tych playoffów
I powiem szczerze, że to jest mecz dla Słupska ważniejszy niż... Tłoczno się robi. Tak, tłoczno się robi. I te mecze na przykład z takimi teoretycznie twoimi, jakby z twojego... Z twojej półki. Robią różnicę, czy ty będziesz grał na czwarte, czy po prostu wpadniesz na szóste, ósme miejsce. No nie będzie to łatwe. Nie będzie to łatwe. No bo Słupsk pojechał na mecz bez Zaka Bryanta, no, który efektownie gra, na pewno mocny zawodnik, no a z kolei Anvil gra u siebie, ale z tego co wiem też ma jakieś tam swoje małe urazy i to będzie ciekawe. Mecz dobrze jest ten Limur, który zapisał przeciwko Szczecinowi 17 punktów, 11 asyst. Zapytałem trenera Frasunkiewicza gdzieś tam przed tą naszą rozmową, co dał ci ten zawodnik. Powiedział, że bardzo dobrze broni, bardzo dużo widzi i też potrafi zbierać piłkę, co mu się bardzo mu to gdzieś tam pomaga, gdzieś mu tego brakowało. Było potrzebne takie wzmocnienie też zespołu, więc kibice od razu jakby też doping poniósł i mamy zwycięstwo. Kolejny w rotacji, ale to klasowy zawodnik i to na poziomie PLK taki zawodnik, który to jest, teraz ten Frasunkiewicz ma naprawdę luz, jeżeli chodzi o zmiany mówię, szkoda mi Mantasa, bo... Co ty, w Anwilu nigdy nie ma luzu. Mam nadzieję po prostu, że z kolei w Słupsku coś takiego, jak nie ma jednego zawodnika, to wszyscy, reszta mówi, okej, teraz musimy się sprężyć, bo będę grał 25 minut albo 30 minut. Krótsza rotacja może spowodować, że zawodnicy, tak, na przykład Sokoła, sprężą się i zaczną na przykład robić pewne rzeczy, które rzadko pokazują. Ale faworytem jest Anvil bez dwóch zdań. Fajny mecz dla kibiców, ja sobie wrócę do domku, kawę sobie... Nie ma w tym. Ale emocje Tiwicza wykupię. Ja mam, masz, że są bogaci, nie? Nie mam emocji. Ty jak obejrzysz? Będę musiała wykupić, no co zrobić. No to musisz, koniecznie. Albo ci dam dostęp. Super. Jeszcze raz, bo pan Adam mi zwrócił uwagę, że telefonem ja się bawię. Ale dobrze, ale dziękuję moim znajomym, że oglądają Strefę Hanasa. Bez moich znajomych, panie Adamie, nie byłoby tego programu. Dlatego oni piszą, dobrze? Dlatego my też dziękujemy wszystkim, którzy tutaj... Nie mam Twittera, oni się... komunikują ze mną przez telefon. Jest potrzeba, żebyś miał Twittera. Jak jest tu jakiś dystrybutor albo szef musztardy, Radosław, chętnie za ileś tych złotych kupiłem, chętnie pobawi się. Miodową kupiłem, ale nie najlepszą. Albo miód na przykład byś reklamował. Wspaniała reklama miodu. Byś tam gdzieś stał w pasiece, rozumiesz? To jest miodem, ale już tego nie pi. Nie pi, już to jest za dużo było. Jeszcze mamy chwilkę, dosłownie parę minut. Ten mecz będziecie mogli wytypować w komentarzach po zakończeniu odcinka i też mamy dzisiaj mecz o 17.30. King Szczecin, Spójnia, Stargard. Derby. Kibice Spójni najadą na Szczecin. Oni chyba jeszcze nie wygrali meczu, przynajmniej w Szczecinie, od kiedy Spójnia wróciła do Ekstraklasy, z tego co tam gdzieś się dowiedziałem w rozmowie też z jednym z kibiców. No i mecz bardzo ważny w kontekście Pawła Kikowskiego, który spędził mnóstwo czasu w Szczecinie. Sprawdziłem kursy, nie? Zdziwiło mnie to, że bukmacherzy albo ludzie, którzy tam się zajmują ustalaniem tych kursów, tak potraktowali Spójnie po macoszemu. Dla mnie, że King według nich jest murowanym faworytem, dużym faworytem. Dla mnie jakby był Kamilem, to bym obstawił dogrywkę, żeby coś tam wygrać. Przygotowujesz drugie. Ja bym po prostu, widzimy tu 1,50, dla mnie 2,81. Ja według starej zasady po kursach bym jechał na Spójnię. Uważam, że Spójnia znajdzie sposób, ten Machowski ze spokojem to i zespół nie jest tak słaby, żeby była taka dysproporcja. No. Dla mnie Spójnia pokazuje, że może z każdym powalczyć. No i mają też nowy transfer i ten chłopak dopiero się pewnie będzie rozkręcał w Spójni. Dlatego mówię, duże oczekiwania w tym sezonie. Mam nadzieję, że ten już znalazł swoją rotację, jeżeli chodzi o wypuszczanie, bo mi się wydaje, że już jest ten czas. A King mnie nie przekonywuje. Tak patrzę na ten zespół i mówię tak, że nie wiem, czego się spodziewać. Pokażę. Zawsze to jest dla mnie niewiadomo. Mówię, nie wiem, co oni tam odpierniczą. Ale bardzo lubię te konferencje trenera Miłoszewskiego. Fajnie sobie je prowadzi. W ogóle im bardzo starszy jestem, o tych agentach. To wolę nawet czasami konferencje, ale ciekawsze konferencje są coraz lepsze, no coraz ciekawsze. No, nie są takie suche, nie są takie nudne. Problem się zaczyna, że są ciekawsze niż mecze, nie? Ale... Nie wszystkie, ale czasami tak się wydaje, że powinni właśnie, jakby transmisja Polsatu, dodawać konferencję, a potem mecz. Słuchajcie, możecie typować te mecze, kto wygra, wpisujecie w komentarzach. Anwil, Wocławek czy Czarni Słupsk oraz King Szczecin kontra PGS Spójnia Stargard. Wpisujecie
w komentarzu na przykład wygra Słupsk i wygra Szczecin, albo wygra Włocławek i wygra Stargard, 10 zł, 20 zł bonusu dla 10 najszybszych osób od zakładów bukmerskich. Winner. Kończymy. Musimy kończyć. Muszę go się odwieźć na pociąg. Wcześniej kabel. Też mamy teraz przerwę, tylko na koniec powiemy, reprezentacja Polski zagra w prekwalifikacjach do Eurobasketu, chociaż ten Eurobasket mamy w Polsce jako gospodarz, więc to będzie radził pewnie pole do sprawdzenia. Z przyjemnością kupię sobie owocki i będę obserwował te dwa spotkania. Bilet byś kupił i byś pojechał na ten mecz. Nie, no to niedoczekanie. Ale przez nie. Ja nie będę marnował swojego czasu cennego. Mam tyle zainteresowań, że nie będę marnował czas na podróże. Jeżeli byliście z nami na sam koniec, wyłączając, naciśnijcie ten kciuk w górę. Nic wam to nie zrobi. Tam jest sporo osób. Nacisnąłem. Właśnie, a YouTube'a byś założył konto, to też byś nacisnął. Okej, to zakładam już. Nie teraz, Radosław, pan Adam będzie wściekły. Przepraszam. Rozmawiałem z Marcinem Sroką i albo będzie w przyszłym tygodniu, albo za dwa tygodnie w sobotę wieczorem szykuj się na wyjście na miasto. Także będzie wesoło. Pana Adama też zapraszam, a sroci jeńców nie bierze. Z przyjemnością. Ja z panem Adamem strasznie lubię rozmawiać na tematy różne, życiowe. Strasznie to mądry człowiek jest. Pozdrawiamy pana Adama. Dziękujemy ci, Gosiu, że byłaś dzisiaj. Ja bardzo dziękuję. Że byłaś dzisiaj z nami. Dobrze się bawiłaś? Bardzo dobrze się bawiłam, ale to mówiłam już spełnienie moich marzeń, żeby się tutaj się znaleźć. Trzymam kciuki, żeby Michael Jordan się odezwał. Kurczę, ja może odpiszę. No. To by był hit. Ja mam do niego numer telefonu, bo na wiadomościach jesteśmy. Zapytam go. Będzie taki zmęczony, sobie leżał i mówię, patrz, mam taki list, fajnie. To by była piękna historia. Znawcy Opon.pl, nasz partner tytularny. Dziękujemy, że jesteście z nami. Zakłady bukmerskie Winner. Wrócę do pierwszej kartki, bo zapomnę. A fajnie masz te kartki, naprawdę. Ale jaki duży druk ma, widziałeś? No bo już nie widzi, stary. Muszę tego Office'a wykupić, wiesz? Bo nie wykupiłem jeszcze. Dam ci dostęp, dostępami. Praise the wear, sport boxy, rozumiesz, tiramisu. Sports Medi, Geyser, Predator, Etno oraz Tarczyński, Arena Wrocław. Pani Madzia. Żonie dziękuję, do zobaczenia już w przyszłym tygodniu. Sponsorem tytularnym Strefy Hanasa w sezonie 2022-2023 jest portal internetowy znawcyopon.pl.